Wir haben uns beschäftigt mit der Antwort Gottes auf das Werk des Herrn Jesus. Zajmowaliśmy się odpowiedzią Bożą na dokonane dzieło przez Pana Jezusa. In Vers 21, 22 und 23 wird der Gedanke weiter fortgeführt. W wierszach od 21 do 23 ta myśl dalej jest kontynuowana. Wir wollen diese drei Verse jetzt lesen. I dlatego teraz przeczytajmy te trzy wiersze. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od 21 do 23 wiersza. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wir sehen jetzt hier in Vers 21, welche hervorragende Position Christus hat. W wierszu 21 widzimy, jaką wzniosłą, wspaniałą pozycję zajmuje Pan Jezus. Es gibt absolut nichts höheres als die Position, die Christus jetzt einnimmt. Nie ma absolutnie nic innego wyższego niż pozycja, jaką obecnie zajmuje Jezus Chrystus. Jesus Christus ist in dieser Welt heute noch auf dem letzten Platz. W tym świecie Jezus Chrystus jeszcze dzisiaj jest postawiony na ostatnim miejscu. Obwohl Gott ihn zu dem höchsten Platz, auf den höchsten Platz gesetzt hat. Pomimo tego, że Bóg go na najwyższym miejscu posadził. Glaubende Menschen freuen sich darüber, dass Gott das getan hat. Ale wierzący ludzie cieszą się z tego, że Bóg tak uczynił. Und ehren ihn. I czczą go. Die Welt kennt auch die Bibel. Ten świat też zna Biblię. Aber. Ale. Sie haben kein Leben aus Gott. Oni nie mają życia z Boga. 1 Korinther 2. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, to dobitnie pokazuje. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Gdyż naturalny człowiek nie przyjmuje tego, co jest z Ducha Bożego. Und sie gehen auch nicht den Weg als glaubende Menschen. I też nie idą drogą życia jako ludzie wierzący. Beides ist unbedingt erforderlich. A te dwie rzeczy są koniecznie nieodzowne. Um etwas von dem Ratschluss Gottes verstehen zu können. Aby można coś z tego postanowienia Bożego zrozumieć. Damit wollen wir keinen abhalten, hier zuzuhören. Nicht hindern, hier zuzuhören. I to nie powinno nas powstrzymywać od tego, abyśmy się dobrze temu przysłuchiwali. Sondern wir wollen uns alle ermutigen, als glaubende Menschen unseren Weg zu gehen. Ale nawzajem zachęcajmy się, aby jako wierzący ludzie iść naszą drogą. Dann hat einen überragenden Namen. Następnie oglądamy, że on ma wzniosłe imię. Und in keiner Zeitepoche wird es einen Namen geben, der gravierender ist, der herrlicher ist, der schöner ist als der Name, den Jesus Christus hat. I w żadnej epoce tego świata nie było i nie będzie takiego imienia, które byłoby piękniejsze, wznioślejsze i bardziej ważkie niż imię Jezusa Chrystusa. Ein weiterer Gedanke, wie sehr Gott seinen Christus geschätzt hat, finden wir in Vers 22. I następną myśl oglądamy w 22 wierszu, który pokazuje, jak bardzo Bóg go docenił. Er hat alles seinen Füßen unterworfen. I wszystko poddał pod stopy Jego. Ausnahme ist Gott. Za wyjątkiem tutaj jest sam Bóg. 1. Korinther 15, kennen wir die Stelle? Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, znamy to miejsce. Oder wollen wir sie eben lesen? Können Sie eben lesen? Albo może je krótko przeczytajmy.
Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 27 wiersz pod koniec. Oprócz tego, który mu wszystko poddał. Und als zweites ist die Versammlung zu nennen. I jako drugą rzecz należy wymienić zgromadzenie. Sie ist aufs innigste mit ihm verbunden, które jest najściślej z nim połączone. Das finden wir in den weiteren Gedanken. Co jest zapisane w następnej myśli? Er ist als Haupt über alles. On jest głową ponad wszystkim. Kolosserbrief sagt uns, dass er, dass durch ihn und für ihn alles geschaffen worden ist. List do Kolosan nam pokazuje, że przez niego i dla niego wszystkie rzeczy zostały stworzone. Hier sehen wir ihn, dass er sich alles erworben hat aufgrund des Kreuzes von Golgatha. A tu widzimy go jako tego, który wszystko sobie pozyskał na podstawie dzieła na Golgocie. Es gibt keine Engelhierarchie, die nicht ihm unterworfen wäre, ihm als Mensch. Nie ma jakiejkolwiek hierarchii anielskiej, która nie byłaby mu poddana jemu jako człowiekowi na tej ziemi. Er ist einfach von allem das Haupt. On jest po prostu głową wszystkiego. Und in so einer Funktion, i właśnie w tego rodzaju funkcji będąc, hat Gott ihn jetzt der Versammlung geschenkt. Bóg go darował zgromadzeniu. Wir haben vorher gesehen, wie das Herz Gottes alles gegeben hat, um seinem Christus zu ehren. Poprzednio widzieliśmy, jak serce Boże wszystko darowało, aby Jego uczcić. Wir haben gesehen, wie wertvoll Christus für sein Herz ist. Widzieliśmy, jak bardzo wartościowym jest Chrystus dla Jego serca. Dieser Mensch, der in Niedrigkeit über diese Erde ging. Ten człowiek niskości, który przeszedł przez tą ziemię. Der freiwillig auf Ansehen verzichtete. Który dobrowolnie zrezygnował z uznania na tej ziemi. Der auf Herrlichkeit verzichtete. Który zrezygnował z chwały. Aber Gott hat sie ihm alle geschenkt. Ale Bóg mu wszystko podarował. Und jetzt sehen wir, wie wertvoll die Versammlung in den Augen Gottes ist. A teraz też możemy zobaczyć, jak bardzo wartościowe jest zgromadzenie w oczach Bożych. Denn Gott hat ihn als Haupt über alles der Versammlung geschenkt. Bo Bóg jako głowa wszystkiego jego darował zgromadzeniu. Wenn wir über Versammlung Gottes sprechen oder nachdenken, gdy będziemy rozmyślać albo mówić na temat zgromadzenia Bożego, dann müssen wir diese Gedanken kennen. To musimy znać te myśli. Dann müssen wir sie im Herzen tragen. Musimy je nosić w sercu. Dann sind wir bereit dafür zu kämpfen und dafür zu leiden. I my jesteśmy wtedy gotowi, aby za to walczyć i cierpieć. Der Gedanke der Versammlung trennt uns von der Welt. A myśl o zgromadzeniu, ona nas oddziela od świata. Dieser Ratschluss Gottes lässt das Böse umso schrecklicher erscheinen. A te postanowienie Boże pozwala nam to zło w całej jego obrzydliwości zobaczyć. Der Gedanke, wie wertvoll die Versammlung in den Augen Gottes ist, macht deutlich, dass jede Unabhängigkeit völlig falsch ist. I ta myśl o zgromadzeniu Bożym, jak go Bóg widzi, pozwala nam zauważyć, że myśl o niezależności jest całkowicie błędna i nie na miejscu. Wir kommen also von der Lehre zu der Praxis. A więc możemy teraz przejść z nauki do praktyki. Wir fragen nicht, was denkst du über Versammlung Gottes? My nie pytamy, co ty myślisz na temat zgromadzenia Bożego? Sondern wir fragen Gott, was denkst du über Versammlung? Ale my pytamy Boga, co ty myślisz na temat zgromadzenia? Und da möchte man sagen, i wtedy chciałoby się powiedzieć, keine menschliche Sprache ist in der Lage, das zum Ausdruck zu bringen, nicht? Że żaden język ludzki nie jest w stanie właśnie tego wyrazić. Denn er hat ja diese unaussprechliche Gabe seinen Sohn der Versammlung gegeben. Gdyż on ten niewypowiedzianie wielki dar zgromadzenia darował swojemu synowi.
Die Versammlung ist sein Leib. A zgromadzenie jest jego ciałem. Also aufs innigste ist die Versammlung mit ihm verbunden. A więc najściślej z nim jest złączone zgromadzenie. Der Leib ist ja ein symbolischer Ausdruck für die Einheit. Ciało jest symbolicznym zobrazowaniem jedności. Dieser Gedanke kann nicht besser dargestellt werden als in diesem einen Körper. I ta myśl nie może być właśnie trafniej zobrazowana jak właśnie w postaci tego jednego ciała. Sein Leib. Jego ciało. Sie ist sein Leib. Ono jest jego ciałem. Kapitel 4. Spójrzmy do czwartego rozdziału. Vers 4. Czwarty wiersz. Da ist ein Leib. Jedno ciało. Das ist nicht zukünftig. Nie jest to rzecz przyszła. Sondern das ist gegenwärtig. Ale jest to rzecz teraźniejsza. Das ist gegenwärtig im Hinblick auf den Ratschluss Gottes. Jest to rzecz teraźniejsza w związku z tym postanowieniem Bożym. Das dürfen wir Sonntag für Sonntag bezeugen. A my możemy to niedziela po niedzieli zaświadczać. Zu der Versammlung Gottes gehören alle Gläubigen. Do zgromadzenia należą wszyscy wierzący okresu łaski. Gehören alle Gläubigen zu einem gewissen Zeitpunkt. Zu einem gewissen Zeitpunkt, zweite Version. Należą do tego zgromadzenia druga wersja, czy drugi punkt widzenia, wszyscy wierzący w danym momencie żyjący. Oder drittens gehören alle Gläubigen an einem Ort. A trzeci punkt widzenia, należą do zgromadzenia wszyscy wierzący w jednej miejscowości, w jednym miejscu. Aus dem Zusammenhang ist erkennbar. I w związku z tym, z tego całego obrazu możemy poznać, dass hier alle Gläubigen genannt sind, von Pfingsten bis zum Wiederkommen des Herrn. Że wszyscy wierzący są tutaj wymienieni od dnia Zielonych Świąt, aż do dnia, gdy Pan przyjdzie. Völlig unabhängig von geografii. I całkowicie niezależnie od warunków geograficznych. Sie ist sein Leib. Ono jest jego ciałem. Sie ist darüber hinaus die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ono jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wiersz 23. Nach dem Ratschluss Gottes ist es schon nicht erfassbar. To według tego postanowienia Bożego jest po prostu nie do pojęcia. Dass jetzt eine Einheit ist zwischen einem vollkommenen Haupt und uns, die wir durch Schwachheit und Sünde noch gekennzeichnet sind. Że już teraz istnieje jedna jedność z tą doskonałą głową i nami, którzy cechujemy się jeszcze słabością i grzechem. Und doch im Ratschluss Gottes ist es so. A jednak według postanowienia Bożego tak właśnie jest. Da kommen wir mit unseren Gedanken nicht mit. I tutaj nie nadążamy naszymi własnymi myślami za tym. Der Glaube erfasst es stückweise und betet an. Tylko wiara to pojmuje częściowo i uwielbia. Aber jetzt diese zweite Seite sprengt auch unsere ganze Vorstellungskraft. A i druga jego strona też całkowicie wymyka się z naszej umiejętności pojmowania. Die Versammlung ist die Fülle Christi. Zgromadzenie jest pełnią Chrystusa. Ist die Fülle dessen, der alles erfüllt. Ono jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Vollkommen war Christus als Mensch immer. Vollkommen war Christus als Mensch immer. Chrystus zawsze był doskonały jako człowiek. Aber jednak er war nach dem Ratschluss Gottes nicht vollständig.
Ale on według postanowienia Bożego jeszcze nie był w pełni dopełniony. Nach dem Ratschluss Gottes sollte er eine Frau haben. Bo według postanowienia Bożego on miał właśnie posiadać małżonkę. Dann würde er vollständig sein. Wtedy będzie dopełniony. Und dazu gehören wir alle, die wir den Glauben an den Herrn Jesus haben. A do niej należą wszyscy ci, którzy we wierze go przyjęli. Es ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Pełnią tego, który sam wszystko wypełnia. Letzten Endes wird alles durch Christus gewirkt. Ale koniec końców to przecież wszystko zostało to sprawione przez Chrystusa. Es ist nicht unsere Verantwortung. To nie jest nasza odpowiedzialność. Sondern ist der Ratschluss der Liebe Gottes. Ale jest to postanowienie miłości Bożej. Uns fehlen die Worte darüber in richtiger Weise zu sprechen. Brakuje nam słów, aby we właściwy sposób na ten temat mówić. Paulus hat es ins Gebet getrieben. I to wszystko skłoniło Pawła do modlitwy. Und es ist sicherlich angemessen für uns alle in diesen Punkten immer wieder das Gebet zu suchen. I to jest na miejscu dla nas wszystkich, abyśmy w obliczu tego wszyscyśmy się skłaniali ku modlitwie. Dass wir alle den ganzen Ratschluss Gottes mit unseren Herzen erfassen. Abyśmy próbowali całe te postanowienie Boże naszym sercem objąć. Welch eine Motivation geht dadurch aus? Jakaż wtedy motywacja będzie z tego wynikała? Wie trennt uns das von der Welt? Jak bardzo będzie nas to oddzielało od świata? Wie zieht das uns himmelwärts? Jak bardzo będzie to nas pociągało w kierunku nieba? Und wir neigen uns in unseren Herzen vor dem, der alles in allem erfüllt. I my skłaniamy się w naszych sercach, który wszystko we wszystkim wypełnia. Jetzt kommen wir zu Kapitel 2. I teraz możemy przejść do drugiego rozdziału. Kapitel 1 zeigt uns den Ratschluss Gottes. Pierwszy rozdział pokazał nam postanowienie Boże. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Od wieczności do wieczności. Kapitel 2 zeigt uns, wie den Ratschluss in der Zeit zur Ausführung bringt. Drugi rozdział pokazuje nam, jak mamy te postanowienie w obecnym czasie wypełnić. Und Kapitel 3 zeigt uns, dass dieser Ratschluss allen offenbart worden ist, allen Aposteln offenbart worden ist. I trzeci rozdział pokazuje, że to postanowienie Boże zostało objawione wszystkim apostołom. Aber Paulus zur Verwaltung dieses Ratschlusses von Gott aus ersehen war. Ale Paweł został wybrany przez postanowienie Boże jako tego, który ma zarządzać tym postanowieniem Bożym. Wir haben gesagt, Kapitel 2 zeigt uns, wie Gott den Ratschluss zur Ausführung bringt. I drugi rozdział pokazuje, w jaki sposób ma być wypełnione to postanowienie Boże. Er zeigt uns, wie dieser Segen auf uns gekommen ist. Pokazuje nam, w jaki sposób to błogosławieństwo spłynęło na nas. Das ist das Thema von Vers 1 bis 10. Taki jest temat tych wierszy od 1 do 10. Von Vers 11 bis zum Schluss zeigt er, dass Israel diese Sonderstellung in der Gnadenzeit nicht mehr hat. A w wierszach od 11 do 22 pokazuje nam, że Izrael w tym okresie łaski nie będzie miał tego stanowiska. Alle Gläubigen aus Israel und den Nationen bilden eine Einheit. Bo wszyscy wierzący z Izraela i ze wszystkich narodów tworzą jedną jedność. Jetzt lesen wir die ersten drei Verse von Kapitel 2. I teraz przeczytajmy pierwsze trzy wiersze drugiego rozdziału. Drugi list do Efezjan od pierwszego wiersza. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego,
ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Der Geist Gottes beschreibt in diesen drei Versen unseren Zustand vor der Bekehrung. Duch Boży w tych trzech wierszach opisuje nam nasz stan przed naszym nawróceniem się. Um dann ab Vers 4 die Tätigkeit Gottes hervorstrahlen zu lassen als Gegensatz. I w wierszach od czwartego jako przeciwstawieństwo tą czynność Bożą, która tutaj w wspaniały sposób zapromieniowała. Paulus spricht sie an auch euch. Paulus spricht sie an auch euch in Vers 1. Paweł zwraca się do nich i wy w pierwszym wierszu. Damit meint er die Gläubigen aus Ephesus, die Gläubigen aus den Nationen. I tym określeniem on obejmuje wszystkich wierzących z Efezu, wszystkich wierzących z narodów. Erinnert sie, wo Gott sie hergeholt hat und sagt, ihr wart tot. I przypomina im, skąd ich Bóg wyciągnął i mówi, że byliście umarłymi. Wenn einer tot ist, dann können noch so viele Experten um ihn herumstehen. Jeśli ktoś jest umarłym, to może stać wokoło niego wielu ekspertów. Es ist nichts mehr zu machen. Ale nie da się już nic zrobić. Die ganze Hoffnungslosigkeit unseres Zustandes wird in diesen drei Versen deutlich. I cała beznadzieja naszego stanu została zobrazowana w tych trzech wierszach. Wir kennen den physischen Tod. My znamy fizyczną śmierć. Aber hier ist nicht der physische Tod gemeint. Ale tutaj w tych wierszach nie jest mowa o tej fizycznej śmierci, sondern der geistige Tod. Ale mowa jest o tej duchowej śmierci. Der Heiland hatte auch schon davon gesprochen, Johannes 5. Zbawiciel już o tym mówił w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Vers 24. 24 wiersz. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Jeder Mensch ist geistig tot. Każdy człowiek jest duchowo umarłym. Er ist völlig unfähig, eine Beziehung zu Gott zu haben. I jest w pełni niezdolny do tego, aby nawiązać łączność z Bogiem. Und dann gibt es noch den zweiten Tod, wo Offenbarung 20 jest, uns etwas berichtet. Jest jeszcze druga śmierć, o której opisuje nam 20 rozdział Księgi Objawienia. Wir lesen Vers 6. Przeczytamy Objawienia 20 rozdział 6 wiersz. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. In Vers 11 bis 15 finden wir den großen weißen Thron und das Gericht da. W wierszach od 11 do 15 opisany mamy wielki biały tron i sąd, jaki się tam odbywa przed nim. Und lesen jetzt die Verse 14 und 15. I teraz przeczytamy te wiersze 14 i 15. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Das ist das Ende, ohne Ende für all diejenigen, die nicht Buße getan haben. Tu jest pokazany koniec bez końca dla wszystkich tych, którzy na ziemi nie pokutowali. Gottes Wort ist da ganz offen. Słowo Boże jest całkowicie w tej sprawie otwarte. Sollte noch einer hier sein? I jeżeli na tej sali miałby jeszcze ktoś być taki, der noch tot ist, który jeszcze jest umarłym, wir bitten an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. To prosimy na miejscu Chrystusowym, pojednaj się z Bogiem. Aber die Epheser waren nicht mehr tot. Ale Efezjanie już nie byli umarłymi. Aber sie wurden dennoch daran erinnert, dass sie tot waren.
Ale pomimo tego apostoł im o tym przypomina, że kiedyś byli umarłymi. Wir wollen auch nicht vergessen, wo der Herr uns hergeholt hat. Również i my nie zapominajmy nigdy, skąd nas Pan wyciągnął. Sie waren tot in Vergehungen. Oni byli umarłymi w tych upadkach. Sie hatten keine Übertretung. Sie hatten keine Übertretung. Sie hatten keine Übertretung begangen. Oni nie popełnili żadnych przestępstw. Denn sie hatten ja kein Gesetz. Bo nie posiadali zakonu. Sie hatten die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Oni tylko mogli oglądać objawienie Boże w stworzeniu. Römer 1 und 2 spricht davon. Pierwszy rozdział listu do Rzymian o tym właśnie mówi. Und sie hatten darüber das Gewissen. Ale ponadto jeszcze mieli swoje własne sumienie. Das sie anklagte. I to sumienie ich oskarżało. Das sie zur Entschuldigung führte. I to sumienie nakłaniało ich do usprawiedliwienia. Wenn sie also auch kein Gesetz hatten. Ale nawet jeżeli oni nie mieli zakonu. Und somit keine Gesetzesübertreter sein konnten. I tym samym nie mogli być przestępcami zakonu. Waren sie doch solche, die durch Vergehungen gekennzeichnet waren. To jednak byli oni takimi, którzy cechowali się tymi właśnie przestępstwami czy upadkami. Sie waren auch darüber hinaus durch Sünden gekennzeichnet. Ale ponadto jeszcze cechowali się grzechem. Zielverfehlung heißt das auch. Grzech to jest chybienie celu. Das sieht man in Römer 1 und 2 ganz deutlich. To widzimy również w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, bardzo dobitnie pokazane. Das ist ja unsere Visitenkarte von Haus aus, nicht? To jest właśnie to, co zdarzyło się w tym ogrodzie Eden. In den Vergehungen und Sünden, losgelöst von Gott, wandelten sie. I oni w tych upadkach i grzechach bez Boga chodzili kiedyś po tym świecie. Sie wandelte nach dem Zeitlauf dieser Welt. Oni według modły tego świata chodzili. Dieses gottlose System. Według tego bezbożnego systemu. Mochte es die eine Form oder die andere Form haben, darin fühlten sich zu Hause. Das war ihre Welt. Nieważne w jakiej formie ten bezbożny system się objawiał, to oni w nim tkwili, byli jak gdyby u siebie w domu. Aber über dieser Welt, diesem System, steht ein Fürst. Ale ponad tym systemem, ponad tym światem, znajduje się książę. Es ist der Fürst der Gewalt der Luft. Jest to ten książę, który rządzi w powietrzu. Das ist Satan. A jest to szatan. Wir haben hier diesen ersten Feind. Tu oglądamy tego pierwszego wroga. Wir sehen diese Gewalt, die damit verbunden ist. I w tym możemy też widzieć tą potęgę, tą moc z tą sprawą związaną. Wenn du die Menschen fragst, bist du unter Gewalt? Jeśli byś zapytał ludzi, czy ty znajdujesz się pod czyimś panowaniem, dann sagen sie, nein, ich bin völlig frei. By powiedzieli, nie, jesteśmy w pełni wolni. Sie sehen nicht, dass sie unter der Gewalt Satans sind. Gdyż oni tego nie zauważają, że znajdują się pod władzą i panowaniem szatana. Er ist der große Diktator. On jest tym wielkim dyktatorem. Und ihm huldigen die Menschen letzten Endes auch, geben ihm Verehrung. A też i koniec końców ludzie go czczą. Aber du und ich, wir sind durch die Gnade Gottes herausgerufen aus der Gewalt der Finsternis, Kolosser 1. Ale ty i ja jesteśmy z tej mocy ciemności wyrwani według Kolosan, pierwszy rozdział, tą mocą Bożą. Satan hat seinen besonderen Bereich. Szatan obejmuje czy działa w swoim własnym zakresie. Das ist die Luft. To znaczy powietrze. So wie die Luft uns umgibt, tak so jak umgibt nas, Satan uns auch. Tak jak otacza nas powietrze, tak też otacza nas szatan. Und gerade in dem Bereich der Luft. I dokładnie akurat właśnie w tym zakresie tego powietrza
wird nach 1. Thessalonicher 4 die Vereinigung mit dem Herrn Jesus stattfinden bei der Entrückung. Według pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, właśnie tam w tym zakresie powietrza nastąpi zjednoczenie z Panem w dniu, gdy On przyjdzie, aby zabrać wszystkich swoich. Satan ist ein Geist. Szatan jest duchem. Wie alle Engel ja Geister sind. Tak samo jak i wszyscy aniołowie są duchami. Und dieser Geist ist jetzt noch wirksam in den Söhnen des Ungehorsams. I ten duch jest jeszcze skutecznie działający w tych synach nieposłuszeństwa. Ein Ungehorsam löst den anderen ab. Jedno nieposłuszeństwo wywołuje następne nieposłuszeństwo. So war unser Leben vorher. Tak wyglądało nasze poprzednie życie. Das ist das Urteil Gottes. Taki jest wyrok Boży. Paulus sagt in Vers 3, dass wir alle unter ihnen unseren Verkehr hatten. Paweł mówi, że my w wierszu trzecim, że my wszyscy żyliśmy niegdyś w tych przestępstwach naszych. Er schließt also jetzt hier die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Nationen mit ein. A więc on w swojej myśli obejmuje wszystkich wierzących, zarówno z Żydów, jak i też z pogan. Wir waren gesteuert auch durch unsere Begierden. I byliśmy również kierowani naszymi pożądliwościami. Das ist auch wieder ein Feind. Te pożądliwości też są naszym wrogiem. Die in uns wohnende Sünde. Ten w nas mieszkający grzech. Petrus sagt hinterher. Piotr powiedział później. Die Zeit, wo wir durch die Sünde gesteuert waren, ist uns genug. Wir wollen nicht mehr. Że ten czas, w którym my byliśmy kierowani naszymi pożądliwościami, już się zakończył i nie chcemy już do tego wracać. Aber hier werden diese Begierde des Fleisches noch einmal erwähnt. Ale tu jeszcze raz te pożądliwości ciała są wymienione. Es macht uns die Gnade Gottes nur noch größer. A to pokazuje nam jeszcze bardziej wielką tą łaskę Bożą. Wir taten den Willen des Fleisches. I my czyniliśmy wolę ciała. Und der Gedanken. I zmysłów. Da kam der Impuls aus dem Inneren heraus, die Lüste. Ten impuls wychodził z naszego wnętrza, ta pożądliwość. Und dann haben wir überlegt, wie wir diese Lüste befriedigen können. A my zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy tą pożądliwość teraz zaspokoić. Das waren alles Gedanken in Unabhängigkeit von Gott. A wszystko to były myśli niezależności od Boga. Der ganze Humanismus und so weiter, Philosophie, alles ist darunter zu verstehen. I cały humanizm i cała filozofia, wszystko pod to może być podciągnięta. Sagt ein Arbeitskollege zu mir. Kiedyś jeden mój kolega z pracy powiedział: Hauptsache er ist ein Humanist. Najważniejszą rzeczą, aby być humanistą. So denken viele Menschen. W ten sposób myśli wielu ludzi. Sie meinen damit sogar eine edle Gesinnung zu haben. I oni myślą, że nawet są szlachetnego usposobienia. Und es ist völlig falsch. A to jest całkowicie błędne. Gespiegelt hier an diesen Versen. I zostało to tutaj zobrazowane przez te wiersze. Und somit konnten wir auch nur Kinder des Zorns waren, sein wie die übrigen. I tym samym mogliśmy być tylko dziećmi gniewu, tak jak i inni. Das Zorn über jedem Menschen liegt, sagt Johannes 3 schon. To, że sąd ciąży nad każdym człowiekiem, to już możemy dowiedzieć się z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału. Aber wenn der Zorn sich nicht entfaltet hat, ale jeżeli ten gniew jeszcze się nie rozwinął, dann ist das nur die Gnade Gottes. To tylko jeszcze łaska Boża, że tak nie jest. Aber der Tag des Zorns wird kommen, wo er sich entfaltet. Ale nadejdzie ten czas gniewu, gdy on się rozwinie. Paulus zeigt uns auch hier, dass wir in keiner Weise besser waren wie die übrigen. Paweł nam tutaj pokazuje, że w żadnym razie nie byliśmy lepsi niż inni. Sei es, dass wir vor der Bekehrung in der Gosse gelebt haben. In der Gosse ganz moralisch ganz niedrig. Obojętnie, czy myśmy przed naszym nawróceniem leżeliśmy w bardzo niskim stanie moralnym. Oder ob wir in der Gesellschaft sehr angesehen waren.
Albo czy może byliśmy uznawani w naszym społeczeństwie? Da ist kein Unterschied. To nie ma pomiędzy nami żadnej różnicy. Im Hinblick auf die Ewigkeit. Jeśli chodzi o spojrzenie na wieczność. Und jetzt kommt, nachdem unser Zustand beschrieben worden ist in Versen 1 bis 3, das Handeln Gottes. Wir lesen die Verse 4, 5 und 6. I teraz, gdy w tych trzech pierwszych wierszach został opisany nasz stan, to możemy w wierszach od 4 do 6 przeczytać o działaniu Bożym. Drugi rozdział od 4 do 6 wiersza. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Dieser Gegensatz wird ja deutlich herausgearbeitet durch den Heiligen Geist. Te przeciwstawieństwo jest tutaj bardzo dobitnie nam zobrazowane przez Ducha Świętego. Indem es heißt Gott, aber. Właśnie w tych słowach, ale Bóg. Er ist reich an Barmherzigkeit. On jest bogaty w miłosierdzie. Barmherzigkeit setzt einen elenden Zustand voraus. Miłosierdzie obrazuje szczególnego rodzaju stan. Gott hat den ganzen elenden Zustand gesehen, in dem wir waren. Bo Bóg widział cały nędzny stan, w którym się znajdowaliśmy. Sah den ganzen elenden Zustand, auf den wir zusteuerten. I widział ten cały przyszły nędzny stan, do którego zdążaliśmy. Wir waren ja nicht nur halbtot, wie der Mann, der nach Jericho hinabging. My nie tylko, że byliśmy na wpół umarłymi, jak ten mąż, który jest opisany w tej przypowieści o tym Samarytaninie i ten, który podążał do Jerycha. Da gab es noch ein bisschen Hoffnung. W stosunku do niego to jeszcze było troszeczkę nadziei. Aber uns gab es überhaupt keine Hoffnung mehr. Ale w stosunku do nas nie było już żadnej nadziei. Und dann zeigt uns, dass nicht nur Barmherzigkeit mit uns hat. Ale on pokazuje, że nie tylko nam okazał miłosierdzie. Das Herz in unserem Elend, sein Herz in unserem Elend uns zeigte. Nie tylko nam pokazał swoje serce w naszej nędzy, sondern dass es sein ganzer Reichtum war, Reichtum seiner Barmherzigkeit. Ale on tutaj nam pokazuje całe bogactwo swojego miłosierdzia. Diese Barmherzigkeit hatte ihre Quelle in der göttlichen Natur. Te miłosierdzie ma swoje źródło w boskiej naturze. Es war seine viele Liebe. To była jego wielka miłość. Konnte Gott das lieben, was in Vers 1 bis 3 vorgestellt wurde? Konnte Gott das lieben, was in Vers 1 bis 3 vorgestellt wurde? Czy Bóg mógł to miłować, co było nam zobrazowane w tych wierszach od 1 do 3? In keiner Weise. W żadnym wypadku. Und doch hat er geliebt. A jednak on umiłował. Um seiner selbst willen. Z powodu swojej własnej woli. Er ist Liebe. Bo on jest miłością. Er brauchte nichts, um glücklich zu sein. Er besaß alles. On nie potrzebuje niczego, aby być szczęśliwym, gdyż on wszystko posiada. Und doch wollte er seine Liebe solchen Gegenständen gegenüber offenbaren. A jednak on pragnął swoją miłość takim przedmiotom właśnie jak my objawić. Es ist nicht nur Liebe, es ist viel Liebe. To nie tylko miłość, ale to jest bogactwo miłości. Jakobus sagt, wir alle strauchen oft. Jakub napisał, że my wszyscy wiele się potykamy. Und jedes Mal, wenn wir strauchen, wenn wir sündigen. I za każdym razem, gdy my się potykamy i grzeszymy, verstehen wir umso weniger, dass Gott uns dennoch so geliebt hat. Coraz bardziej nie potrafimy tego zrozumieć, że Bóg pomimo tego wszystkiego nas tak bardzo umiłował. Und doch halten wir es im Glauben fest. A jednak możemy tego się mocno uchwycić we wierze. Ja, es ist seine viele Liebe. Tak, to jest właśnie ogrom jego miłości. Er hat uns geliebt. On nas umiłował.
bereits in der Ewigkeit. I to przed przeszłą wiecznością. Als wir in den Vergehungen tot waren in der Zeit. Gdy my w naszych przestępstwach byliśmy umarłymi. Und hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. I razem z Chrystusem nas ożywił. Ja, hat uns neues Leben gegeben. Unser Zustand ist verändert worden. I on nam darował nowe życie, a nasz stan został odmieniony. Das Leben in einer Qualität, wie nie ein Gläubiger es auf dieser Erde gehabt hat. Było darowane nam życie w takiej jakości, jakie nigdy żadnemu innemu wierzącemu na tej ziemi nie było znane. Leben in Überfluss hat uns geschenkt. Gdyż on darował nam życie w obfitości. Allen Gläubigen der Gnadenzeit. Wszystkim wierzącym w tym okresie łaski. Und er unterstreicht diesen Gedanken von Seiten Gottes: durch Gnade seid ihr rettet. I podkreśla jeszcze raz tą miłość ze strony Bożej, mówiąc: łaską zbawieni jesteście. Es ist nicht so, das Kreuz von Golgatha und gute Werke und Messe besuchen. To nie jest tak, że jest potrzebny krzyż z Golgoty, dobre uczynki i odwiedzanie nabożeństw. Es ist einzig und allein die Gnade Gottes. Nie, jedynie i tylko wyłącznie jest to łaska Boża. Ihr seid errettet. Wy jesteście, czy zostaliście uratowani, zbawieni. Wir haben uns einmal errettet, als wir unsere Sünde im Heiland gesagt haben. Zostaliśmy raz zbawieni, gdy żeśmy nasze grzechy naszemu Zbawicielowi powiedzieli. Wir werden errettet in allen Umständen, durch die der Glaubensweg führt. Ale dalej jesteśmy zbawiani albo wyratowywani we wszystkich okolicznościach życia, w których się znajdujemy. Die Errettung findet ihren Abschluss, wenn wir zum Herrn gehen. Ale pełnia tego zbawienia albo ratunku objawi się wtedy, gdy przyjdziemy do Pana. Und hier ist diese Errettung in ihrem abschließenden Charakter. A tutaj zostało nam przedstawione to zbawienie w tym końcowym swoim charakterze. Dann zeigt uns auch, dass wir zusätzlich nicht nur neues Leben haben, sondern auch mit auferweckt worden sind. I tu pokazuje nam, że dodatkowo nie tylko, że otrzymujemy nowe życie, ale zostaliśmy z martwych zbudzeni. Wir sind zu denen gekommen, die ein gleiches Auferstehungsleben haben wie auch wir. My do tego doszliśmy, że mamy tego samego rodzaju zmartwychwstałe życie, jak i on sam. Dieses Auferstehungsleben, was der Jesus hatte. I to zmartwychwstałe życie, które posiadał Pan Jezus. Das ist auch unser Leben. Jest również naszym życiem. Und jetzt sind wir in die Gemeinschaft mit denen gekommen, die ein gleiches Leben bekommen haben. I teraz znaleźliśmy się w społeczności z tymi, którzy tego samego rodzaju życie otrzymali. Und dann kommt ein dritter Punkt. I teraz następuje trzeci punkt. Er hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. I posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Wir sind alle überzeugt, dass wir einmal bei Christus sind, wo es weit besser ist. My wszyscy jesteśmy o tym przekonani, że kiedyś będziemy z Chrystusem, gdzie o wiele bardziej lepiej jest. Davon spricht der Philipperbrief. O tym opisuje list do Filipian. Doch Epheser geht viel weiter. A jednak list do Efezjan posuwa się o wiele dalej. Der Epheserbrief sagt uns, dass wir jetzt schon mitsitzen dürfen. List do Efezjan pokazuje nam, że my już teraz razem z nim możemy tam przebywać. Wir sind völlig zur Ruhe gekommen. I zostaliśmy doprowadzeni do stanu pełnego uspokojenia. Wir sind in dem Bereich des dritten Himmels. I znajdujemy się w tym zakresie trzeciego nieba. Das wird hier himmlische Örter genannt. Które tutaj jest nazwane tymi okręgami niebieskimi. Wir haben gesehen, dass da unsere Segnung sind, Vers 3, Kapitel 1. O tym, żeśmy, to żeśmy widzieli w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu, że tam są darowane nam błogosławieństwa. Wir haben in Kapitel 1, Vers 20 gesehen, dass er Jesus dort sitzt.
I w pierwszym rozdziale, w 20 wierszu widzieliśmy, że tam również znajduje się Pan Jezus. Und jetzt sehen wir, dass wir dort mitsitzen dürfen. I teraz my widzimy, że razem z Nim możemy tam siedzieć. Was sind das für Leute? Jakiego rodzaju tam ludzie mogą być? Das sind die Leute von Vers 1 bis 3. To są ludzie opisani w tych wierszach od 1 do 3. Wir sitzen dort in Christo. My tam siedzimy w Chrystusie, czy znajdujemy się w Chrystusie. Das heißt, wir sind stellungsmäßig schon da. Że według naszego stanowiska już teraz tam jesteśmy. Gott sieht uns in Christus schon in himmlischen Orten. Bóg widzi nas już w Chrystusie, w tych niebiańskich miejscach. Obwohl wir mit unseren Füßen noch durch diese Welt zu gehen haben. Pomimo tego, że jeszcze naszymi stopami musimy przejść przez ten świat. Davon sprechen die Kapitel 3, 4 bis 6. O tym będą mówiły te rozdziały od 4 do 6 tego listu do Efezjan. Aber wir haben natürlich eine ganz andere Motivation. Ale naturalnie my będziemy mieli całkowicie inną motywację. Wenn wir daran denken, dass wir jetzt schon da sitzen dürfen, wo Gott zur Ruhe gekommen ist. Jeżeli będziemy ciągle o tym pamiętali, że my już teraz znajdujemy się w tym miejscu, w którym Bóg znajduje się całkowicie uspokojony, wo der ganze Reichtum seiner Herrlichkeit ist. Tam, gdzie cała pełnia Jego bogactwa już jest, wo der Herr Jesus Christus ist. Tam, gdzie również znajduje się Jezus Chrystus, da dürfen auch wir sein. Tam my możemy też być. Und der Augenblick kommt, i ta chwilka nadejdzie, wo es nicht mehr heißt, in Christus, że nie będzie już napisane w Chrystusie, sondern zusätzlich noch mit Christus. Ale będzie dodane jeszcze razem z Chrystusem. Da ist unser praktischer Zustand identisch mit der Stellung. Wtedy nasz praktyczny stan będzie identyczny z naszym stanowiskiem. Da gibt es keine Schwachheit mehr. Wtedy nie będzie już żadnej słabości. Keine Sünde mehr. Nie będzie już grzechu. Kein mangelndes Verständnis mehr über den Ratschluss Gottes. Nie będzie już brakującego zrozumienia tego postanowienia Bożego. Über die Wertschätzung seines Christus. I nie będzie już brakującego zrozumienia, w jaki sposób On ceni Chrystusa. Und auch nicht über diese eine Versammlung. I nie będzie brakowało zrozumienia co do tego jednego zgromadzenia. Wir werden diese Versammlung genauso schätzen, wie Gott sie schätzt. Bo będziemy to zgromadzenie dokładnie tak samo cenili, jak je Bóg ceni. Wie der Jesus sie schätzt. Tak jak Pan Jezus je ceni. Er hat sie geliebt. On je wielce umiłował. Und sich selbst für sie hingegeben. I siebie samego za nie darował. Das zeigt uns Epheser 5. I to nam pokazuje list do Efezjan, 5 rozdział. Wie schön wäre es. Jakie byłoby to piękne. Wenn unsere Herzen jetzt schon so weit wären. Gdyby nasze serca już do tego dosięgły teraz. Bei Paulus war es der Fall. W przypadku Pawła tak było. Bei uns kann es auch der Fall sein. I w naszym przypadku też tak może być. Aber einmal wird es der Fall sein. Ale kiedyś w przyszłości będzie tak. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Ku chwale sławnej łaski Jego. O mein geliebte Geschwister, wir haben das Wort des Herrn Jesus besungen. Umiłowani bracia i siostry, przez naszego Pana Jezusa, my żeśmy teraz w tej pieśni początkowej obśpiewywali Jego Słowo. Und wir freuen uns, dass dieses Wort uns verbindet, das Wort des Herrn Jesus Christus. I cieszymy się z tego, że to Słowo nas wszystkich łączy, Słowo Pana Jezusa Chrystusa. Denn es offenbart uns Gedanken, auf die keiner von uns kommen kann. Dlatego, że ono nam objawia takie myśli, na jakie żaden z nas by z własnej mocy inteligencji nie doszedł. Wir haben in den vergangenen Jahren uns mit dem Epheserbrief beschäftigt. W poprzednich latach zajmowaliśmy się tutaj w tej sali listem do Efezjan. Und ich möchte die Betrachtung gerne an dieser Stelle fortsetzen.
I bardzo chciałbym, aby to rozważanie słowa było dalej kontynuowane od ostatnio zakończonego miejsca. Wir lesen aus Epheser 2. I dlatego przeczytajmy z listu do Efezjan z drugiego rozdziału. Ab Vers 7 bis Vers 10 zunächst. Najpierw przeczytamy od 7 do 10 wiersza. List do Efezjan, drugi rozdział od 7 do 10 wiersza. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Der Epheserbrief kann in zwei Teile geteilt werden. List do Efezjan może być podzielony na dwie części. Die Kapitel 1 bis 3 stellen uns den lehrmäßigen Teil dar. Te rozdziały od 1 do 3 przedstawiają nam tą część, która poświęcona jest nauce chrześcijańskiej. Und in den Kapiteln 4 bis 6 haben wir den praktischen Teil. A od 4 do 6 rozdziału mamy przedstawioną część, która zajmuje się sprawami praktycznymi życia chrześcijańskiego. In Kapitel 1 zeigt uns der Geist Gottes den Ratschluss seines Herzens. W pierwszym rozdziale Duch Boży pokazuje nam postanowienie serca Bożego. Kapitel 2 zeigt uns, wie dieser Ratschluss umgesetzt worden ist. A drugi rozdział pokazuje, w jaki sposób to postanowienie zostało w czyn wprowadzone. Und in Kapitel 3 sehen wir, wie Paulus zur Verantwortung dieses Ratschlusses gesetzt ist. Das heißt, er war verantwortlich, diesen Ratschluss zu verkündigen. A w trzecim rozdziale oglądamy to, że apostoł Paweł został postanowiony przez Boga jako tego, który miał te postanowienie Boże i w praktyce i w swoich wykładach dalej przedstawić. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass der Ratschluss in der Ewigkeit gefasst worden ist. W pierwszym rozdziale żeśmy już to zauważyli, że to postanowienie Boże było podjęte już przed wieloma wiekami. Und in die Ewigkeit hinein mündet. I również skierowane jest w przyszłą wieczność. Es ist für uns unvorstellbar, überhaupt Ewigkeit zu denken. Dla nas ludzi jest to rzeczą niewyobrażalną, aby pomyśleć o wieczności. Und dass Gott in seiner absoluten Kenntnis uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, übersteigt unser Fassungsvermögen. A również też i to, że Bóg przed założeniem świata wybrał nas, przekracza nasze możliwości pojmowania. Dass er Menschen, die tot waren, dazu bestimmt hat, in der Ewigkeit ein Teil von Christus zu sein, übersteigt auch unser Vorstellungsvermögen. Ale to, że nas ludzi postanowił, abyśmy my w wieczności stanowili tą cząstkę udziału w Chrystusie, przekracza też nasze możliwości pojmowania. Wenn wir das in der Stille auf unsere Herzen einwirken lassen. Jeżeli tak w cichości zastanowimy się i pozwolimy, aby te tematy działały na nasze serce, dann löst uns das gewaltig von den Problemen der Wüste. Davon haben wir im Gebet gesprochen. To nas to bardzo mocno wyzwoli z tych wszystkich problemów, jakie tutaj spotykamy w czasie życia na pustyni, a o tym też żeśmy słyszeli w modlitwie początkowej. Das Wort Gottes ist die Botschaft Gottes, nicht an den Verstand, sondern an das Herz des Menschen. Słowo Boże jest tym poselstwem Bożym skierowanym nie do ludzkiego rozumu, ale do serc naszych. Und das sieht man hier in diesen Versen in besonderer Weise.
I w szczególny sposób to możemy też zaobserwować w tych przeczytanych wierszach. Wir haben uns schon mit den ersten Versen von Kapitel 2 beschäftigt. Myśmy już zajmowali się pierwszymi wierszami drugiego rozdziału. Und wir können das ganze Kapitel einteilen nach den handelnden Personen. Handelnden Personen. I drugi rozdział możemy podzielić według postępowania poszczególnych osób. Die Verse 1 bis 10 ist der Vater der Handelnde. W pierwszych wierszach od 1 do 10 oglądamy ojca, który jest czynny i działa. In den Versen 11 bis 17 ist es mehr der Herr. W wierszach od 11 do 17 oglądamy Pana działającego. Und in den Versen 18 bis 22 ist es mehr der Heilige Geist. A w wierszach od 17 do 22, przepraszam, od 18 do 22 to jest działający Duch Święty. Wir können eine andere Einteilung vornehmen. To jest tego rodzaju podział, który możemy zrobić. Wir können auch sagen, den Versen 1 bis 10. Ale możemy też powiedzieć inaczej, w wierszach od 1 do 10. Da sehen wir, wie Gott segnen kann. Oglądamy, w jaki sposób Bóg może błogosławić. Und in den Versen 11 bis 22 sehen wir, wie Gott uns frei gemacht hat von der Feindschaft, die zwischen den Juden und zwischen den Nationen war. A w wierszach od 11 do 22 możemy zobaczyć, w jaki sposób Bóg nas wyzwolił z tej nieprzyjaźni, jaka była pomiędzy Żydami a pozostałymi narodami ziemi. Wir haben gesehen in den ersten drei Versen von Kapitel 2, dass dort das Urteil über den Menschen uns vorgestellt wird. Mówiliśmy już o tym, że w tych wierszach od 1 do 3 tego drugiego rozdziału przedstawiony jest nam wyrok nad całą ludzkością. Und in den Versen 4 bis 6 haben wir dann gesehen, wie Gott in seiner Gnade handelt. A w wierszach od 4 do 6 oglądaliśmy już to, jak Bóg w swojej łasce działał. In den Versen 7 bis 10 sehen wir lehrmäßig die Zielsetzung, die Gott verfolgt. A w wierszach od 7 do 10 oglądamy tą naukę, w jakim to kierunku Bóg podąża. Wir möchten noch mal ein paar Schwerpunkte aus den ersten Versen nennen. I chciałbym wymienić kilka zasadniczych punktów z tych pierwszych wierszy. Wir sehen da drei Feinde. Oglądamy tutaj trzech nieprzyjaciół. Das ist zunächst die Welt in Vers 2. Najpierw oglądamy w wierszu drugim wymieniony świat. Das ist Satan, der Fürst der Gewalt der Luft. Również oglądamy szatana, tego księcia, który ma moc i władzę na powietrzu. Das auch Vers 2. To o tym też wiersz drugi nam mówi. Und der dritte Feind ist das Fleisch in Vers 3. A trzecim nieprzyjacielem jest nasze własne ciało, o czym czytamy w trzecim wierszu. Dann können wir auch drei Ergebnisse dort in den ersten Versen sehen. I również też trzy działania, skutki tego działania możemy oglądać w tych trzech wierszach. Diese Feindschaft hat uns dazu gebracht, dass wir tot waren in Sünden und Übertretungen. Ta nieprzyjaźń doprowadziła do tego, że byliśmy martwymi w naszych grzechach i przestępstwach. Wir waren Söhne des Ungehorsams. I staliśmy się synami nieposłuszeństwa, albo jak jest tu w naszym tłumaczeniu, opornymi. Vers 2. Koniec wiersza drugiego. Und wir waren Kinder des Zorns. I byliśmy dziećmi gniewu, tak jak mówi wiersz trzeci. Dann können wir die Beweggründe sehen, die Gott in seinem Herzen hatte. I możemy również oglądać pobudki, jakie Bóg miał w swoim sercu. Zuerst war ja alles negativ von unserer Seite aus. Najpierw oglądaliśmy wszystkie te rzeczy negatywne z naszej strony. Jetzt ist das, was Gott tut.
A teraz możemy przyjrzeć się temu, co Bóg uczynił. Seine Beweggründe werden uns vorgestellt. I to pobudki jego działania zostają nam tutaj pokazane. Das ist in Vers 4 seine Barmherzigkeit. I tak to oglądamy w wierszu czwartym jego bogate miłosierdzie. Das ist seine Liebe auch in Vers 4. I też w wierszu czwartym mowa jest o jego miłości. Und seine Gnade in Vers 5 und 7. I jego wielka łaska, którą oglądamy w wierszu piątym i siódmym. Und als letzte drei Punkte haben wir noch gefunden. I jeszcze trzy następne punkty możemy tutaj znaleźć. Was die Ergebnisse dieser Beweggründe waren. Jakie były też i wyniki tych pobudek, w jakich Bóg działał. In Vers 5 sehen wir, dass wir lebendig gemacht worden sind. W wierszu piątym możemy to oglądać, że zostaliśmy ożywieni. In Vers 6 sehen wir, dass wir mit auferweckt worden sind. W wierszu szóstym to oglądamy, że razem z nim nas wzbudził. Und dass wir auch mitsitzen in den himmlischen Örtern. I razem z nim posadził w okręgach niebieskich, szósty wiersz. Wir waren tot. Byliśmy umarłymi. Und bei jedem Toten ist die Kunst aller Ärzte erschöpft. Die Kunst. Der beste Arzt kann beim Toten nichts mehr machen. Jeżeli ktoś jest martwy, to nawet najlepszy lekarz nie jest w stanie już nic poradzić. Aber wenn der beste Arzt nichts mehr machen kann. Ale nawet jeżeli ziemski lekarz nie jest w stanie nic poradzić, dann ist das keine Unmöglichkeit für den großen Gott. To wcale nie oznacza, że to jest rzeczą niemożliwą dla wielkiego Boga. Der kann Leben aus dem Tod hervorbringen. Dlatego, że on może życie wyprowadzić z martwych. Aber nicht durch das Wort seiner Macht. Ale nie poprzez słowo swojej mocy. Wenn es um die neue Schöpfung geht. Bo jeżeli chodzi o nowe stworzenie. Die erste Schöpfung hat er ins Leben gerufen durch das Wort seiner Macht. Tak, pierwsze stworzenie on powołał do istnienia poprzez słowo swojej mocy. Aber die neue Schöpfung ging über Golgatha. Ale nowe stworzenie dla nas musiało się odbyć poprzez dzieło na Golgocie. Wir haben einfach einen neuen Zustand. I to oznacza, że po prostu my jesteśmy teraz w całkowicie nowym stanie. Wir haben das neue Leben, das ewige Leben. Mamy nowe, mamy wieczne życie. Hast du das gemerkt, dass du das bekommen hast? Czy to zauważyłeś, że coś takiego otrzymałeś? Hast du da was gefühlt? Czy cokolwiek odczułeś? In keiner Weise, nicht? W żaden sposób, prawda? Das wissen wir nur, weil das Wort Gottes es uns sagt. Nie, my to wiemy tylko z tego powodu, że nam to właśnie podaje Słowo Boże. Und doch, wenn wir diese Wahrheit im Glauben angenommen haben, merken wir auch etwas. Ale jeżeli prawdziwie tą wiarę, żeśmy wiarą to uchwycili, to naprawdę możemy to też zauważyć. Auf einmal hast du Freude an dem Guten, an dem Schönen, an dem Reinen. Bo nagle w twoim życiu pojawi się radość z wykonywania, co jest miłe, co jest piękne, co jest dobre. Und die Kraft des Heiligen Geistes befähigt dich auch, in neues Leben zu wandeln. I też ta moc Ducha Świętego uzdolni cię do tego, aby w tym Duchu Świętym też i dalej pielgrzymować. Ja, wir sind mit auferweckt. Tak, my jesteśmy razem z Nim w zmartwychwzbudzeni. Mit wem? Z kim? Mit Christus. Z Chrystusem. Nicht alleine. Nie, tylko sami. Alle Gläubigen sind mit auferweckt. Wszyscy wierzący są razem wspólnie z Nim zmartwychwzbudzeni. Das ist nicht eine Sache des Alters, der Erfahrung, des Verstandes oder der Bildung. I to wcale nie jest sprawa wieku, doświadczenia, wykształcenia. Nein, jeder ist lebendig gemacht mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt. Nie, każdy został ożywiony w tym momencie, gdy narodził się na nowo. Und der nächste Punkt ist, dass er auch auferweckt ist.
I następnym punktem to jest to, że on został razem z nim wzbudzony. Das ist ein Stellungswechsel. A więc to oznacza, że to jest zmiana naszego stanowiska. Er ist in die Gemeinschaft derjenigen gekommen, die dieses neue Leben besitzen. My jesteśmy teraz w tej społeczności razem z nim, w którym żeśmy te nowe życie otrzymali. Wir zitieren Kolosser 3, Vers 1. I możemy zacytować list do Kolosan, 3 rozdział, 1 wiersz. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet was droben ist, wo der Christus ist. Jeżeli z Chrystusem zostaliście zmartwychwzbudzeni, szukajcie tego, co tam, co jest w górze. Ja, wir sind auferweckt. Tak, my jesteśmy razem z nim wzbudzeni. Und dann diese dritte Segnung, wir sitzen mit. I trzeci rodzaj błogosławieństwa, my siedzimy razem z nim. Das ist zur Ruhe gebracht. Te określenie oznacza, że nasz wewnętrzny duch został doprowadzony do całkowitego uspokojenia. Der natürliche Mensch ist immer unruhig. Dlatego, że cielesny, naturalny człowiek jest zawsze pełen niepokoju. Der Mann in Römer 7 war auch unruhig. Ten mąż opisany w Rzymian 7 rozdziale też był niespokojny. Man muss die Gedanken des Epheserbriefes mit dem Herzen verstehen. I te myśli tego listu do Efezjan musimy rozumieć naszym sercem. Sonst kommen wir nie zur Ruhe. Bo inaczej nigdy nie dojdziemy do tego odpocznienia. Kommen wir nie in den Genuss der Gemeinschaft mit göttlichen Personen. I nigdy nie dojdziemy do radości z tej społeczności, z tymi boskimi osobami. Dann gucken wir in uns selbst hinein. Bo wtedy będziemy ciągle na nowo w nas, w nasze wnętrze spoglądać. Sehen die Schwierigkeiten des Weges vor uns. Będziemy również widzieli też i trudy drogi, jaka jest przed nami. Und die Seele erhebt sich nicht zu dem Niveau, auf das Gott uns gestellt hat, stellungsmäßig. I nasza dusza nie będzie w stanie podnieść się do tego poziomu, do jakiego Bóg postanowił, aby według naszego stanowiska w tym poziomie ciągle przebywała. Wir sitzen in himmlischen Örtern. I my jesteśmy posadzeni w tych niebiańskich miejscach. Was ist unter diesem Begriff zu verstehen? Co należy rozumieć pod tym określeniem okręgi niebiańskie? Es ist nicht das Haus des Vaters. Z pewnością jest to ten dom ojcowski. Es ist ein Bild von Kanaan. To jest obraz tego prawdziwego Kanaan. Zielpunkt des Volkes Gottes. To jest ten cel, do jakiego zdążał również też i lud Boży. Wo noch Feinde waren. Tam w tym kraju, jak wiemy, jeszcze mieszkali ich nieprzyjaciele. Wo dieses Land erobert werden musste. I ten kraj musiał być najpierw zdobyty orężnie. Das Volk Israel besaß dieses Land. Ale wiadomo już było, że ten lud izraelski posiadał ten kraj. Aber sie mussten es noch erkämpfen. Ale musieli jeszcze wywalczyć sobie te miejsce zamieszkania dla siebie. Und so ist es auch mit uns. I dokładnie tak samo sprawa wygląda razem z nami wszystkimi. Himmlischen Örter sind unsere Heimat. Te niebiańskie miejsca są naszą ojczyzną. Wenn wir uns da aufhalten, dann nähren wir uns von dem verherrlichten Christus. Jeżeli tam będziemy przebywali w duchu, to będziemy się żywili tym uwielbionym Chrystusem. Doch wir können zeitgleich auch in Ägypten und in der Wüste sein. A jednocześnie możemy jeszcze przebywać w Egipcie i w pustyni. Wir sind von der Welt umgeben. Gdyż jesteśmy otoczeni przez otaczający nas świat. Der Jesus sagt es selbst. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Nawet sam Pan Jezus to powiedział, że my jesteśmy w tym świecie, ale nie jesteśmy już z tego świata. Wir wissen auch, dass wir auf dem Weg durch die Wüste sind. I my wiemy wszyscy, że my znajdujemy się na drodze przez pustynię. Da finden wir die Schwierigkeiten und Entsagungen und Prüfungen. I tam doświadczamy trudności, tam też i nie jeden raz zawiedziemy,
Tam też i jesteśmy nie jeden raz zasmuceni. Da merken wir die Müdigkeit des Leibes. Tam zauważamy też zmęczenie naszego ciała. Da nähren wir uns aber von dem Christus, dem Manna. Ale my możemy żywić się Chrystusem, tą prawdziwą manną naszego życia. Dem Herrn Jesus, wie er auf dieser Erde war. Panem Jezusem, który tutaj też był na ziemi. Aber Gott möchte uns zu diesen himmlischen Örtern praktisch auch führen. Ale Bóg chce nas też i wprowadzić praktycznie w te okręgi niebiańskie. Hier wird es als abgeschlossene Tatsache dargestellt. Wir sitzen in himmlischen Örtern. Tutaj w tych wierszach jest to przedstawione jako absolutny fakt. My jesteśmy już posadzeni w okręgach niebieskich. Wir haben den Begriff ja in Kapitel 1 Vers 3 schon gehabt. Tego rodzaju określenie myśmy już czytali w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu. Da war er verknüpft mit dem Sitz der himmlischen Segnungen. Ale było ono w tym wierszu połączone z tym miejscem tych niebiańskich błogosławieństw. Wir haben ihn in Vers 20 des ersten Kapitels gesehen. Również i w 20 wierszu pierwszego rozdziału oglądaliśmy. Als dem Ort, wo Christus jetzt sich aufhält. I widzieliśmy to miejsce jako takie, w którym już Chrystus też przebywa. Und wenn stellungsmäßig Gott dich da haben will. Jeżeli Bóg ciebie właśnie według twojego stanowiska chciałby już w tym miejscu tam mieć czy oglądać, kannst du dir einen schöneren, einen erstrebenswerteren Ort vorstellen? Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić piękniejsze miejsce albo miejsce, które by było bardziej godne tego, aby do niego podążać niż to? Ich glaube nicht. Myślę, że nie. Da, wo Christus ist. Bo tam, gdzie jest Chrystus. Da, wo kein Schatten sein kann. Tam, gdzie nie może być jakiegokolwiek cienia. Da, wo Licht und Liebe zu Hause sind. Tam, gdzie światłość i miłość mają swoje domostwo. Wo du alles genießen kannst, was die Gnade Gottes an geistigen Segnungen dir geschenkt hat. Tam, gdzie możesz ze wszystkiego korzystać, co łaska i miłość Boża tobie już podarowała. Nein, da möchten wir auch praktisch sitzen. Nie, tam chciejmy również też i w naszej praktyce już zasiąść. Das ist jetzt eine Anwendung in einem lehrmäßigen Teil. Takie jest zastosowanie tych wierszy z tej części przedstawiającej naukę chrześcijańską. Der Geist Gottes zeigt uns auch, dass es einen Zentralpunkt gibt. Ale Duch Boży też przedstawia nam, że jest takie jedno miejsce centralne. Das ist die Person Christus Jesus. A to jest mianowicie osoba Chrystusa Jezusa. In ihm können wir jetzt in himmlischen Örtern sitzen. Gdyż w nim możemy już być posadzeni w tych okręgach niebiańskich. Bald werden wir mit ihm dort sitzen. Ale wkrótce wiemy, że będziemy razem z nim tam przebywać. Aber jetzt sind wir stellungsmäßig schon in ihm dort in himmlischen Örtern. Ale obecnie już możemy być według naszego stanowiska posadzeni w nim w tych okręgach niebiańskich. Um diese Gedanken verstehen und genießen zu können, müssen wir uns einfach Zeit nehmen. Aby tą myśl zrozumieć i z niej się móc cieszyć, to musimy się po prostu wysilić, aby znaleźć odpowiednią ilość czasu, aby w tym czasie zajmować się tymi sprawami. Und wenn wir uns Zeit nehmen, dann steigt Lob, Dank und Anbetung aus unseren Herzen empor. A jeżeli znajdziemy ten właściwy czas, aby tym się zajmować, to wtedy zauważymy, jak dziękczynienie i chwała i wdzięczność będą wstępowały ze serca naszego do Niego. Vers 7. Wird siódmy wiersz. Von kommenden Zeitaltern gesprochen. Czytamy o tym, że tu mowa jest o tych przyszłych czasach, wiekach. Das ist in erster Linie das tausendjährige Reich, was noch vor uns ist. W pierwszym rzędzie to mowa jest o tym tysiącletnim królestwie, które jest przed nami.
und auch der ewige Zustand. A po tym królestwie również i stan przyszłej wieczności. Und jetzt geht unser Blick nicht mehr in die Gegenwart. I teraz nasze spojrzenie już nie jest skierowane na teraźniejszość. Denn gegenwärtig sitzen wir schon in himmlischen Örtern. Bo już, tak jak żeśmy słyszeli, w teraźniejszości my już siedzimy w tych okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Der Geist Gottes nimmt uns in die Zukunft. Duch Boży w wierszu 7 wprowadza nas teraz w przyszłość. Und in diesen kommenden Zeitaltern wird der überragende Reichtum seiner Gnade uns erwiesen. I w tych przyszłych czasach będzie nam okazane te nadzwyczajne bogactwo Jego łaski. Kannst du das verstehen? Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? In dem tausendjährigen Reich. W tysiącletnim królestwie. Die Gläubigen der Gnadenzeit bilden ja den himmlischen Bereich. To wiemy, że wierzący obecnego czasu łaski będą stanowili tą niebiańską część tego tysiącletniego królestwa. Hört Gott nicht auf, dir immer etwas Schönes, etwas Hervorragendes zu sagen. To Bóg nie ustaje w tym, aby nam coś wspaniałego, pięknego tutaj powiedzieć czy przedstawić. Lese einmal aus Johannes 17. Przeczytajmy z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. Vers 23. 23 wiersz. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Wenn wir im tausendjährigen Reich sind, gdy będziemy już w tysiącletnim królestwie, dann wird die Welt erkennen, wie sehr Gott uns liebt. To wtedy cały świat to pozna, jak Bóg nas bardzo umiłował. Das ist also nicht nur eine Beziehung, die in einer vertrauten Umgebung wahrgenommen wird. To nie tylko jest taka społeczność czy związek, jaki w tym pełnym zaufania otoczeniu może być odczuwany, sondern die Welt wird genau erkennen. Ale wtedy świat dokładnie to pozna, dass jeder einzelne Gläubige, że każdy pojedynczy wierzący czasów łaski von Gott dem Vater so geliebt wird, wie der Jesus Christus von ihm geliebt wurde. Jest tak miłowany przez Boga Ojca, jak został umiłowany przez Niego Jezus Chrystus. Kannst du das verstehen? Czy potrafisz to zrozumieć? Bei unserem Versagen? Patrząc na to, jak często zawiedliśmy, patrząc na to, jak często jesteśmy obojętnymi, patrząc na to, jak jesteśmy pysznymi przed nawróceniem, a jakże często i po nawróceniu, a będziemy mogli wtedy całą pełnię boskiej miłości zażywać, cieszyć się nią. Diese Gnade, sie triumfiert hier in diesem Vers. I tak widzimy, jak ta łaska po prostu triumfuje w tych wierszach. Sie ist ja ein Ausfluss der Liebe Gottes. Ona jest właśnie wynikiem miłości Bożej. Sie ist nicht zu vergleichen mit der Barmherzigkeit in Vers 4. W ogóle nie można jej już tutaj porównywać z miłosierdziem Bożym, jakie oglądamy opisane w wierszu 4. Wenn es um die Barmherzigkeit Gottes geht, die ist auch unendlich groß. Oczywiście, jeśli chodzi o miłosierdzie Boże, to wiemy, że ono jest nieskończenie wielkie. Aber dann steht diese Barmherzigkeit mit unserer Notsituation in Verbindung.
Ale to miłosierdzie Boże zawsze jest połączone z naszymi nędznymi sytuacjami w naszym stanie na ziemi. Aber die Gnade ist weit erhabener. A łaska jest rzeczą o wiele wznioślejszą. Die Gnade ist ein Geschenk der Liebe Gottes, die so groß ist, dass in Verbindung mit dem Geber steht. Ale łaska jest tym podarunkiem miłości Bożej tak wielkim, że ona łączy się bezpośrednio z dawcą tej miłości. Also nicht unsere Notsituation, unsere Bedürfnisse. A więc to nie nasze sytuacje pełne biedy i nasze potrzeby, sondern die Größe Gottes selbst kommt darin zum Ausdruck. Ale sama wielkość Boża jest w ten sposób wyrażana. Diese Gnade, es ist seine Gnade. Ta łaska jest jego łaską. Die ihm eigene Gnade. To jest jego własna łaska. Die kann kein Mensch aufbringen. Takiej łaski nie jest w stanie okazać żaden człowiek. Es ist darüber hinaus der Reichtum seiner Gnade. Ponadto jeszcze oglądamy bogactwo jego łaski. Das ist nicht irgendwie ein bisschen. To nie jest tylko tak troszeczkę tej łaski. Je nachdem, wie treu oder wie untreu wir waren. W zależności od tego, jak jesteśmy w naszym życiu wierni albo niewierni. Nein, es ist der ganze Reichtum, den Gott in sich hat. Nie, tutaj przedstawione jest całe bogactwo Boże, jakie On ma sam w sobie. Und dann haben wir noch ein Wort in diesem Zusammenhang: überragenden Reichtum. I jeszcze jedno słowo podkreślające wielkość tej łaski: nadzwyczajne bogactwo. Da fehlen uns praktisch die Worte. Praktycznie to już teraz zaczyna nam brakować słów, aby to wyrazić. Es gibt auf dieser Erde Menschen, die so reich sind, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Wiemy, że na tej ziemi są tak bogaci ludzie, że nie jesteśmy nawet w stanie sobie tego wyobrazić. Ale również też wiadome jest to, że bardzo często tego rodzaju ludzie na tej ziemi są bardzo często wielce nieszczęśliwymi osobami. Aber du und ich, wir dürfen solche sein, die den überragenden Reichtum der Gnade Gottes erleben. Ale ty i ja możemy być tego rodzaju osobami, że możemy doświadczyć tego nadzwyczajnego bogactwa łaski Jego. Und zwar nicht nur in dem Haus des Vaters. I to nie tylko tam w domu Ojca, wo wir ewig sein werden. Tam, gdzie właśnie będziemy przebywać. Sondern in diesen Zeitaltern. Nie, ale w tych przyszłych wiekach. Wo noch ungläubige Menschen auch das beobachten können. I nie tylko w tych przyszłych wiekach, ale również i w teraźniejszości, gdy ludzie niewierzący mogą nas obserwować. Dann werden sie diesen überragenden Reichtum seiner Gnade erkennen. I wtedy oni mogą na nas poznawać również te nadzwyczajne bogactwo łaski Bożej. Gott wird uns immer wieder etwas Gutes geben. Bo Bóg chce nam ciągle na nowo coś dobrego podarować. Und das in Christus Jesus. A to mianowicie, aby było podarowane w Chrystusie Jezusie. Die Herrlichkeit dieser Person wird immer von anderen Seiten vor unseren Herzen stehen. Wspaniałość tej osoby z wielu stron jest przedstawiona przed naszym sercem. Und dann werden wir erkennen. I wtedy my będziemy mogli to poznać, wie auch wir erkannt worden sind. Tak samo jak też i my zostaliśmy poznani. 1. Korinther 13. Das steht in 1. Korinther 13. Jest to napisane w pierwszym liście do Koryntian w 13. rozdziale. Dann werden wir gewissermaßen mit den Augen Gottes sehen. To w pewnym sensie będziemy to widzieli wszystko tak, jakbyśmy patrzyli przez oczy Boże. Wie er uns in der Ewigkeit vor der Zeit gesehen hat. Tak, jak On nas w przeszłości też widział.
wie er uns in der Zeit gesehen hat. W jaki sposób on również i teraz, w obecnym czasie, teraźniejszym, widzi. Und wie er dennoch ja zu uns gesagt hat. A gdy on pomimo tego wszystkiego, co widzi, mówi ciągle swoje tak. Also eine Zielsetzung, die Gott in Verbindung mit dem Ratschluss verfolgt, haben wir in Vers 7 gesehen. A więc jeden ten kierunek, który Bóg w swoim postanowieniu już nakreślił. Übrigens durch wen? A mianowicie przez kogo? Durch wen wird Gott uns diesen Reichtum darstellen? Przez kogo Bóg te bogactwo swojej łaski nam chce przedstawić? Ich möchte noch an die Stelle aus Lukas 12 erinnern. Chciałbym przypomnieć jedno miejsce z Łukasza z 12 rozdziału. Wir lesen einmal den Vers. Przeczytajmy krótko ten wiersz. Wo der Jesus sich dann umgürten wird. Czytamy tam o tym, że Pan Jezus zasiadł i przepasał się prześcieradłem. Łukasza 12 rozdział. Lukas 12, vers 37. 37 wiersz. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Wir alle dürfen dann zur Ruhe gekommen sein. My wszyscy wtedy już dojdziemy do naszego wewnętrznego uspokojenia. Aber unser Herr und Heiland steht auf, dir und mir zu dienen. Ale wtedy nasz Pan i Zbawca, on wtedy wstanie, aby tobie i mnie usługiwać. Vers 8 wird uns noch einmal das Prinzip gezeigt. W wierszu 8 jeszcze raz zostaje nam pokazana ta zasada. Durch die Gnade sind wir errettet. Przez łaskę jesteście zbawieni. Das war der Ausdruck der Liebe Gottes. To było postanowienie miłości Bożej. Paulus wiederholt das. Paweł to jeszcze raz powtarza. Um das Bewusstsein der empfangenen Gnade Gottes lebendig bei uns zu erhalten. Aby tą świadomość otrzymanej łaski Bożej ciągle w nas podtrzymywać. Wir sind errettet. My jesteśmy już zbawieni. Hier geht es um den Ratschluss Gottes, wir haben das gesagt. Tutaj tylko chodzi o to postanowienie Boże. Und das ist eine ganz große Besonderheit. Ale to jest wielkie, znamienna rzecz. Denn diese Errettung an dieser Stelle ist vollumfänglich. Dlatego, że to zbawienie na tym miejscu opisane, ono obejmuje już w pełni wszystko. Sie schließt die Rettung des Leibes mit ein. Ono zawiera również w sobie zbawienie dla naszego ciała. Wir lesen einmal Hebräer 7 dazu. Możemy przeczytać na ten temat w liście do Hebrajczyków z 7 rozdziału. Vers 25. 25 wiersz. Hebrajczyków 7 rozdział, 25 wiersz. Dlatego też może, tu powinno być, w pełni uratować tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Völlig, er vermag völlig uns zu retten. Tak, on jest w stanie nas w pełni uratować. Nach dieser Stelle sind wir noch nicht völlig errettet. Według tego przeczytanego miejsca z Efezjan jeszcze nie jesteśmy w pełni uratowani. Aber in unserer Stelle sind wir errettet. W naszym miejscu, teraz w naszym cytacie teraz jesteśmy już przedstawieni jako w pełni uratowani czy zbawieni. Aus 2. Korinther 1 noch eine Stelle hinzulegen. I z drugiego listu do Koryntian jeszcze jedno miejsce przeczytamy. Den 10. Vers. Z pierwszego rozdziału, 10. wiersz, drugi list do Koryntian 1:10.
Drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Einmal eine Rettung am Anfang. Po pierwsze, my doświadczyliśmy zbawienia na samym początku. Eine fortlaufende gegenwärtige Errettung. My doświadczamy w naszym życiu wiary ciągłego wyratowywania, zbawiania nas z różnych sytuacji. Und eine Errettung am Ende des Weges. Ale doświadczymy jeszcze zbawienia albo uratowania na samym końcu, gdy nasze ciało będzie przemienione. Doch hier ist es zusammengefasst. A tutaj w tych wierszach wszystko to jest razem objęte. Hier geht es um den Ratschluss Gottes. Bo w tych wierszach z listu do Efezjan chodzi już o postanowienie Boże. Und da sind wir vollständig errettet. I w tych wierszach jesteśmy widziani już jako tacy, którzy są doskonale w pełni zbawieni. Warum haben wir die Gnade bekommen? Dlaczego my tą łaskę otrzymaliśmy? Was war der Schlüssel? Jaki jest klucz do zrozumienia tego? Das ist der Glaube. Tym kluczem jest wiara. Johannes 6. Możemy jeszcze przeczytać z Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Vers 29. 29 wiersz. Jana, 6 rozdział, 29 wiersz. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Wir können eine vollständige Rettung allein durch Glauben bekommen. My możemy te doskonałe zbawienie otrzymać jedynie tylko przez wiarę. Hier in Johannes 6, Vers 29 ist es unsere Verantwortung zu glauben. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w tym 29 wierszu oglądamy naszą odpowiedzialność, że to my musimy uwierzyć. Das deckt sich auch mit der Aussage aus Apostelgeschichte 16. To również pokrywa się pod względem treści z tym, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Was Paulus dem Kerkermeister sagt. To, co powiedział Paweł temu naczelnikowi więzienia. Vers 31. Czytamy to w wierszu 31, 16 rozdział Dzieje Apostolskie. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Ist das nicht gewaltig? Czy nie jest to potężna, wspaniała wypowiedź? Der große Gott sagt: glaube meinem Wort. Wielki Bóg mówi do ciebie: wierz mojemu słowu. Die Aussage, die ich treffe über dich persönlich. I ta wypowiedź dotyczy ciebie osobiście. Und die Aussage, die ich treffe über mich selbst. I ta wypowiedź musi być też i tą, która dotknie samego mnie. Das reicht, um diese wunderbare, vollständige und ewige Errettung zu bekommen. Aby otrzymać to bogactwo niezmierzone, tego pełnego, doskonałego, całkowitego zbawienia. Dann heißt es, das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. I dalej możemy w tym 8 wierszu z Efezjan 2 rozdziału przeczytać: i to nie jest z was, Boży to dar. Nicht aus euch. Nie jest to z was. Gerade haben wir den Beinstein gesehen, dass wir verantwortlich sind zu glauben. Poprzednio już o tym słyszeliśmy, że naszą odpowiedzialnością jest, abyśmy uwierzyli. Doch wenn wir geglaubt haben, ale gdy już uwierzyliśmy, dann zeigt uns das Wort Gottes hier, das war ein Gnadengeschenk. Dieser Glaube war ein Gnadengeschenk von Gott. Gdy już uwierzyliśmy, to Słowo Boże nam pokazuje, że to i tak było darem łaski Bożej dla nas. Wie auch die Errettung, die hier beschrieben wird, ein Gnadengeschenk Gottes ist.
Tak też jak i to zbawienie jest też opisane jako ten podarunek łaski Bożej. Auf der einen Seite sind wir verantwortlich zu glauben. Bo my z jednej strony jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, aby uwierzyć. Auf der anderen Seite ist es ein Geschenk Gottes. Ale z drugiej strony jest to całkowicie podarunek Boży. Wir lesen noch Johannes 3. I jeszcze musimy teraz przeczytać z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, wo der Jesus zu Nikodemus etwas zu der neuen Geburt sagt. W tym rozdziale Pan Jezus mówił do Nikodema o tym nowym narodzeniu. Und zwar Vers 8. I przeczytajmy Jana 3 rozdział 8 wiersz. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Das ist ein Geheimnis. Jest to tajemnica. Wir können es nicht erklären. Nie potrafimy tego wyjaśnić. Aber es bleibt dabei. Ale musimy przy tym pozostać. Wir sind verantwortlich zu glauben. Że jesteśmy za to odpowiedzialni, aby uwierzyć. Und wenn wir geglaubt haben, ist es ein reines Gnadengeschenk Gottes. A jeśli już uwierzymy, to musimy wiedzieć, że stało się to z tego czystego podarunku łaski Bożej. Dann wird uns gezeigt, dass eine Werkgerechtigkeit völlig ausgeschlossen ist. I w następnym 9 wierszu jest pokazane, że całkowicie jest wykluczone otrzymanie usprawiedliwienia ze swoich własnych uczynków. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Erde, die eine Werkgerechtigkeit für richtig halten? O, jak wiele milionów ludzi jest na tej ziemi, którzy opierają się o tą świadomość, że można uzyskać usprawiedliwienie ze swoich własnych uczynków. Das finden wir in allen Religionen. Gdyż to możemy znaleźć, stwierdzić we wszystkich religiach świata. Das finden wir sogar in dem, was Gott Israel gesagt hat. To też możemy też i zauważyć w tym, co Bóg podarował swojemu ludowi izraelskiemu. Aber es ist trotzdem grundsätzlich nicht möglich, auf dem Grundsatz der Werkgerechtigkeit Gottes Anerkennung zu finden. Ale zasadą jest to, że nie możemy uzyskać usprawiedliwienia przed Bogiem na podstawie naszych własnych uczynków. Galater 2, Vers 16 lesen wir noch dazu. Jeszcze przeczytamy z Galacjan, z 2 rozdziału, 16 wiersz. Galacjan, 2 rozdział, 16 wiersz. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Können uns diese Menschen nicht leid tun, die nach einer Werkgerechtigkeit streben? Czy nie żal jest nam tych ludzi, którzy dążą do usprawiedliwienia samego siebie na podstawie uczynków? Sie mühen sich und kommen immer zu einem katastrophalen Ergebnis nur. Oni tak bardzo się trudzą, ale dochodzą ciągle do tego katastrofalnego wyniku tych trudów. Gott macht es so einfach, dass es ein Kind verstehen kann. A przecież Bóg to uczynił tak prostym, że może to zrozumieć nawet dziecko. Und deshalb ist es schön, dass auch hier in Mekow das Evangelium verkündigt wird. I dlatego jest to tak rzeczą piękną, że i tu w Mikołowie będzie głoszona Ewangelia. Wenn jemand will, der komme, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jeśli ktoś chce, to niech bierze tą wodę życia za darmo. Warum kann man nicht aus Werken Gottes Anerkennung finden? Dlaczego nie można uzyskać Bożego uznania na podstawie własnych uczynków? Vers 9 erklärt das, damit niemand sich rühme. To dlatego, że wiersz 9 nam tutaj to wyjaśnia, aby się kto z tego nie chlubił. Gott will einfach den Hochmut des Menschen nicht.
Bo Bóg nie chce w żadnym przypadku tej pychy, tej wyniosłości człowieka. Jetzt in Vers 10. I tak możemy przejść do wiersza 10. Sagt er, wenn auch eigene Werke vor der Bekehrung keinen Sinn haben, gibt es doch Werke. Ten wiersz pokazuje nam, że nawet jeżeli nie mogą nam do zbawienia posłużyć żadne uczynki, to jednak w naszym życiu te uczynki muszą się pojawić. Er sagt, ihr seid selbst das Werk Gottes. Ale najpierw mówi nam, bo wy sami jesteście tym dziełem Bożym. Ein Gebilde, was Gott geformt hat. To jest ten twór, który Bóg ukształtował. Ein Kunstwerk, was nicht schöner sein kann. Jest to dzieło sztuki, które nie może być już piękniejsze niż jest. Der große Gott hat Hand angelegt. Wielki Bóg do tego swoją dłoń przyłożył. Seine unendliche Liebe war dazu erforderlich. A jego nieskończona miłość była do tego konieczna. Seine Weisheit, Epheser 3. Jego mądrość, Efezjan 3 rozdział. Seine Macht. Jego moc. Wir sind sein Werk. Jesteśmy jego dziełem. Da ist von uns nichts übrig geblieben. I tutaj nic nie pozostaje z nas samych. Wir sind eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5. Jesteśmy nowym stworzeniem. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Geschaffen in Christus Jesus. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. Diese neue Schöpfung ist mit dem verherrlichten Christus verbunden. Te nowe stworzenie jest połączone z tym uwielbionym Chrystusem. Der in dieser Niedrigkeit über die Erde gegangen ist. Z tym Chrystusem, który tutaj na tej niskości ziemi przechodził przez swoje życie. Und gezeigt hat, dass Jehova Rettung ist. I on to pokazał, że Bóg Jehowa jest zbawieniem. Wir sind sein Werk und sind geschaffen jetzt zu guten Werken. Jesteśmy jego dziełem i jesteśmy stworzeni do jego dobrych uczynków. Wir sind jetzt alle, die wir im Raum sind. A więc my wszyscy, którzy tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, praktisch fähig, gute Werke zu tun, heißt das. Jesteśmy w praktyce zdolni do tego, aby czynić dobre uczynki. Gott hat uns die Veranlagung dazu geschenkt. Bo Bóg już dał nam do tego podstawy. Und die Werke sind von Gott bereitet. I nawet te uczynki same w sobie zostały przygotowane przez Boga. Jeder hat unterschiedliche Werke. Każdy ma różnego rodzaju uczynki. Gott hat die größte Sorgfalt da reingelegt. Bóg w swoją wielką dobrotliwość i troskliwość do tego przyłożył. Er hat den Weg jedes Gläubigen bestimmt und die Werke, die er zu tun hat. Bo on postanowił drogę każdego wierzącego i to on przygotował te dobre uczynki, które każdy wierzący może teraz wykonywać. Sodass man ein erfülltes Leben hat. Tak, aby każdy wierzący mógł mieć życie w pełni spełnione. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Co Bóg powiedział do Abrahama? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ja chcę Ciebie błogosławić i Ty masz być błogosławieństwem. Hier haben wir den ganzen Segen. Tu oglądamy tę pełnię błogosławieństwa. Und sehen, wie der Gläubige jetzt auch fähig gemacht ist, Segensströme durch sich hindurch zu leiten. I też widzimy również to, że wierzący człowiek został uzdolniony do tego, aby być tymi kanałami błogosławieństwa dla innych. Die Werke sind bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Te uczynki zostały już z góry przygotowane, abyśmy my w nich chodzili. Johannes 4:9 noch dazu nehmen, Vers 4. Jeszcze przeczytamy z Ewangelii Jana z 9 rozdziału, 4 wiersz. Wir lesen den ersten Teil. Przeczytamy pierwszą połowę tego wiersza. Jana 9:4. Tu musi być: muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. So war es in dem Leben des Herrn Jesus.
Tak było w życiu Pana Jezusa. Und aus Kapitel 5 des Johannes Evangeliums. I z 5 rozdziału Ewangelii Jana. In Vers 19 sehen wir, wir lesen die Verse 19 und 20. Przeczytamy w 5 rozdziale Ewangelii Jana 19 i 20 wiersz. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyśmy się dziwili. Tak, oglądamy tutaj to, że Pan nasz czynił to, co życzył sobie Jego Ojciec. Das hat in gleicher Weise tat. I to On wykonywał w taki sam sposób. Das heißt, die Art und Weise und auch der Zeitpunkt war völlig deckungsgleich mit den Gedanken des Vaters. To znaczy, że sposób wykonania, jak też i odpowiedni moment był całkowicie zgodny z myślami Bożymi. Und Vers 20 zeigt uns, dass der Vater ganz praktisch dem Sohn dieses Werk zeigt. I wiersz 20 pokazuje, że to Ojciec Synowi całkowicie praktycznie to dzieło pokazał. Dass gerade die Liebe des Vaters darin zum Ausdruck kommt, dass die Werke dem Sohn zeigt. To właśnie ta miłość Ojca została całkowicie w tym wyrażona, że On te uczynki Synowi ukazał. Und wenn wir sein Werk sind, i jeżeli my jesteśmy Jego dziełem, wenn wir geschaffen sind zu guten Werken, i jeżeli jesteśmy stworzeni do tych dobrych uczynków, die Gott so vorbereitet hat, które Bóg dla nas już przeznaczył czy przygotował, will Gott uns dann nicht auch die Werke zeigen? Czy Bóg nie chce nam też i swoich dzieł dla nas przygotowanych nam pokazać? In seiner Liebe zeigen, wie und wann wir was zu machen haben? On nam w swojej miłości pokazuje, co, w jaki sposób i kiedy mamy wykonać. Und ist da nicht die Motivation auf unserer Seite auch? Czy taka motywacja jest również i po naszej stronie? Weil wir doch den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte erleben. Dlatego, że my doświadczamy tej ogromnej Jego bogactwa łaski w Jego dziełach. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Myślę, że teraz musimy zrobić krótką przerwę. Vom Herrn geliebt Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się, że znowu możemy być wśród was. Wir haben den großen Gott besungen. Myśmy śpiewali o tym wielkim Bogu. Und wir haben ihn erlebt. I my też możemy go żywo doświadczać. Wir haben auch im Gebet von ihm gesprochen. Również też i w modlitwie o nim słyszeliśmy. Unser Vertrauen ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht. I nasze zaufanie do Niego mogliśmy wyrażać. Und je länger wir auf dem Weg sind, i im dłużej znajdujemy się na drodze naszego życia, je mehr wir Gottes Wort lesen, im dłużej czytamy i więcej czytamy Słowo Boże, umso größer wird uns dieser Gott. Tym coraz to większym jest dla nas ten Bóg. Das gibt uns Kraft, das gibt uns Motivation. A to daje nam siłę i motywuje nas. Wir stützen uns nicht auf unseren Verstand oder auf unser Gefühl, sondern auf die offenbarte Wahrheit Gottes. I nie opieramy się na naszym rozumie ani na naszych uczuciach, tylko na tym objawionym nam Słowie Bożym. Wir haben uns in der vergangenen Zeit immer wieder mit dem Epheserbrief beschäftigt. W przeszłych latach mogliśmy zajmować się listem do Efezjan und wollen mit dieser Betrachtung fortfahren. I chcemy dalej kontynuować rozważanie tego listu. Wir lesen aus Epheser 2 die Verse 18 bis 22. Przeczytajmy z listu do Efezjan
od drugiego rozdziału, od 18 do 22 wiersza. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Der Apostel Paulus hat einen Brief an die Versammlung in Ephesus geschrieben. Apostoł Paweł napisał list do zgromadzenia w Efezie. Paulus war auf der zweiten und dritten Missionsreise in Ephesus. Paweł przebywał w Efezie w czasie swojej drugiej i trzeciej podróży misyjnej. Und durch die Gnade des Herrn waren verschiedene Menschen errettet worden. I to dzięki łasce Bożej różnorodni ludzie zostali zbawieni i do tego zboru dołączeni. Was heißt das? Co to oznacza? Paulus hat da das Wort Gottes verkündigt. Paweł głosił Słowo Boże. Und hat den Menschen gesagt, dass jeder Mensch hoffnungslos verloren ist. I on głosił to, że każdy człowiek jest beznadziejnie zgubionym. Ob es der gebildetste ist. Nieważne, może to być najbardziej wykształcony człowiek. Einer, der sozial sehr hoch steht. Może być to człowiek z najwyższych warstw socjalnych. Oder ob einer ganz unmoralisch lebt. Albo może być to człowiek, który żyje całkowicie niemoralnie. Keiner kann die Anerkennung Gottes finden. Żaden z nich nie może znaleźć upodobania w oczach Bożych. Aber da ist Gott tätig geworden. Ale Bóg zaczął działać. Und bietet demjenigen, der das Urteil Gottes anerkennt, Gnade an. I każdemu, który uznaje właśnie ten wyrok Boży nad samym sobą, to zbawienie. Wenn jemand heute vor Gott zusammenbricht und sagt: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Jeżeli dzisiaj ktoś przed Bogiem załamie się i zawoła: O Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dann ist es ein Mann, der sich bekehrt hat. To wtedy jest człowiekiem, który nawraca się. Dann gehört er zu der Versammlung Gottes. I wtedy on bywa dołączony do zgromadzenia Bożego. Nicht aus eigenen Werken kommen wir mit Gott ins Reine. To nie własnymi uczynkami możemy sprawić, że będziemy mieli sprawę z Bogiem uporządkowaną, sondern nur durch seine Gnade. Ale tylko dzięki Jego łasce. Diese beiden Seiten, dass der Mensch verantwortlich ist vor Gott und dass Gott in seiner Gnade ihm begegnet, das finden wir im Römerbrief. Te dwie strony, że człowiek jest przed Bogiem zgubionym, ale jednocześnie, że Bóg chce go ułaskawić, możemy przeczytać o tym w liście do Rzymian. Aber der Epheserbrief stellt einen völligen Gegensatz zu dem Römerbrief dar. Ale list do Efezjan jest listem pokazującym przeciwstawną stronę w stosunku do tego listu do Rzymian. Der Epheserbrief zeigt uns, dass etwas im Herzen Gottes von Ewigkeit her war. Ten list do Efezjan pokazuje nam, że w sercu Bożym istniało już coś przed wiekami. Dass Gott, der alles weiß, Kinder haben wollte. Że Bóg, który wszystko wie, on zapragnął mieć dzieci. Gott braucht nichts, um glücklich zu sein. A przecież Bóg niczego nie potrzebował, aby być bardziej szczęśliwym. Er ist der alleinselige Gott. On sam w sobie jest już w pełni szczęśliwy, zadowolony. Aber er wollte seine herzvolle Liebe offenbaren Menschen gegenüber, die hassenswürdig waren. Ale on chciał objawić swoje serce pełne miłości w stosunku do ludzi, którzy byli zgubieni. Die tot waren in Sünden und Übertretung, wie Kapitel 2 das deutlich macht.
którzy byli martwi w swoich grzechach i przestępstwach, tak jak to możemy w drugim rozdziale tego listu przeczytać. Die unfähig waren überhaupt in eine Beziehung zu Gott zu treten. Którzy w ogóle byli niezdolni do tego, aby wstąpić w jakikolwiek związek z Bogiem. Die die Sünde liebten und darin lebten. Ludzie, którzy grzech miłowali i w tym grzechu żyli. Ja, Gottes Liebe ist gewaltig. Tak, jakże potężna jest Boża miłość. Und die Liebe ist nicht nur darin zum Ausdruck gebracht worden, dass er uns zu Söhnen haben wollte. Ale ta miłość nie tylko w tym się wyraziła, że on zapragnął nas uczynić swoimi synami, sondern dass wir in alle Ewigkeit im Haus des Vaters sein sollten. Ale również i w tym, że on chce, abyśmy znaleźli się po całą wieczność w domu ojcowskim. Da, wo Licht und Liebe zu Hause ist. Tam, gdzie właśnie przebywa w swoim domostwie światłość i miłość. Das sind Gedanken, die kein menschlicher Geist erfinden kann. A są to myśli, których nie jest w stanie wymyślić jakikolwiek duch człowieka. Das ist der ewige Vorsatz der Liebe Gottes. Bo jest to odwieczne postanowienie miłości Bożej. Und je länger wir darüber nachdenken, i im dłużej będziemy nad tym rozmyślali, umso mehr möchten sich unsere Herzen in stille Anbetung vor Gott neigen. Tym bardziej będą nasze serca pragnęły, aby w uniżeniu i cichości oddać pokłon chwały przed Bogiem. Epheser 1 zeigt uns den Ratschluss Gottes, wie er gefasst wurde in der Ewigkeit. Ten list do Efezjan, drugi rozdział, pokazuje nam te postanowienie Boże, które zostało właśnie podjęte przez Niego w tej przeszłej wieczności. Kapitel 2 zeigt uns, wie der Vorsatz umgesetzt wurde. I ten drugi rozdział nam to pokazuje, jak to postanowienie zostało w czyn obrócone. Kapitel 3 zeigt uns, dass Paulus für die Verkündigung verantwortlich war. Trzeci rozdział pokazuje nam, że Paweł był odpowiedzialny za to, aby to poselstwo głosić. Das sind die drei lehrmäßigen Kapitel. To są trzy rozdziały pełne nauki chrześcijańskiej. Und in den Kapiteln 4, 5 und 6 zeigt er uns dann unser praktisches Verhalten. A w czwartym, piątym i szóstym rozdziale pokazany jest sposób, w jaki my mamy w praktyce w naszym życiu żyć. Entsprechend dieser wunderbaren Belehrung in den ersten drei Kapiteln erwartet Gott, dass wir dieses himmlische Licht auch jetzt ausstrahlen. Odpowiednio do tych prawd w tych trzech pierwszych rozdziałach Bóg życzy sobie, abyśmy według tego teraz w naszym życiu postępowali. Kapitel 2, Vers 1 bis 10 zeigt uns, wie Gott segnen konnte. Drugi rozdział od 1 do 10 wiersza pokazuje nam, że jedynie Bóg jest w stanie błogosławić. In den drei ersten Versen des zweiten Kapitels sehen wir das Urteil Gottes über den Menschen. W tych pierwszych trzech wierszach tego rozdziału oglądamy ten wyrok Boży na temat całej ludzkości. Bis Vers 6 wird uns dann gezeigt, wie sich die Gnade Gottes an uns offenbarte. Aż do szóstego wiersza jest nam pokazywane, w jaki sposób ta łaska Boża objawiła się nam. Und dann zeigt er uns auch das Ziel dieser Gnade Gottes in uns. A następnie pokazuje nam, jaki ma cel ta łaska Boża do osiągnięcia w nas. In den Versen 11 bis 22 haben wir ein anderes Thema. A w wierszach od 11 do 22 poruszony jest trochę inny temat. Da zeigt er uns, dass die Feindschaft zwischen den Juden und den Nationen hinweggenommen worden ist. Te wiersze pokazują nam, że została usunięta nieprzyjaźń pomiędzy Żydami a pozostałymi narodami. Gott hatte das Volk Israel auserwählt. Bóg wybrał kiedyś swój lud izraelski. Es war nicht besser, wie 5. Mose 7 sagt.
A tak jak nam piąta księga Mojżeszowa, siódmy rozdział pokazuje, ten naród w niczym nie był lepszy od pozostałych narodów, sondern es ist die freie Gnade Gottes gewesen. Ale był to objaw tylko tej wolnej łaski Bożej, że akurat ten naród został wybrany. Und im Christentum sind Nationen, die einst für nichts geachtet wurden, mit den Juden in eine völlig neue Position gekommen. A w okresie chrześcijaństwa pozostałe narody, które nigdy nie były poważane, teraz razem z narodem żydowskim zostały postawione w całkowicie innej pozycji. Nicht die Gläubigen sind in die Position von Israel gekommen. To nie jest tak, że wierzący zostali teraz postawieni w pozycji Izraela. Nein, Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Nationen bilden jetzt eine neue Einheit. Nie, to właśnie wierzący pochodzący z Żydów, jak również i pochodzący z narodów, tworzą teraz razem nową jedność. Und das nennt die Bibel die Versammlung Gottes. I Biblia nazywa takich ludzi zgromadzeniem Bożym. Dann wird uns in Vers 17 und 18 gezeigt, a następnie w 17 i 18 wierszu pokazane jest, dass der Jesus tätig geworden ist. Że to Pan Jezus przejął działanie. Er selbst kam und verkündigte Frieden den Fernen und den Nahen. On sam przyszedł i zwiastował pokój tym, którzy są daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Fernen waren die Menschen aus den Nationen und Nahen die Juden. Tymi, którzy byli daleko, to są wszyscy ludzie pochodzący z pozostałych narodów, a ci określeni, którzy są blisko, to są ludzie pochodzący z narodu żydowskiego. Wenn es auch hier heißt, der Herr tut es, tu jest napisane, że to Pan uczynił. So tut er es heute durch den Heiligen Geist, wie Johannes 14 das deutlich macht. I on czyni to po dziś dzień, tak jak nam to pokazuje Ewangelia Jana 14 rozdział, poprzez Ducha Świętego. Und dieser Frieden ist ein Ergebnis von Golgatha. A ten pokój jest właśnie tym wynikiem zaistnienia tego zdarzenia na Golgocie. Gott kann uns nie Segen geben, wenn nicht zugleich seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit auch entsprochen wird. Bóg nigdy nie mógłby nam dać błogosławieństwa, jeśli nie jest wcześniej zaspokojona jego świętość i sprawiedliwość. Vers 18 zeigt uns, dass beide, der Gläubige aus den Juden und der Gläubige aus den Nationen, jetzt Zugang hat. I teraz ten 18 wiersz nam pokazuje, że obydwoje, zarówno wierzący z narodów, jak i wierzący z Żydów, mają właśnie dostęp do Boga. Wir dürfen uneingeschränkt als Kinder, als Söhne in die unmittelbare Nähe Gottes unseres Vaters gehen. My teraz w nieograniczony sposób jako synowie i jako córki mamy ten dostęp do naszego Boga Ojca. Wir sind ja Kinder geworden. Wir haben eine neue Natur. My staliśmy się teraz dziećmi. My otrzymaliśmy nową naturę. Und als Söhne sind wir in eine völlig neue Stellung gekommen. I jako synowie zostaliśmy teraz postawieni na całkowicie nowym stanowisku. Wir brauchen jetzt auch keinen Mittler. I teraz już nie potrzebujemy pośrednika. Keine Heiligen, die sich für uns verwenden. Nie potrzebujemy kogokolwiek ze świętych, aby się wstawiali za nami. Keine Engel. Nie potrzebujemy jakichkolwiek aniołów. Nein, die Schrift sagt, wir haben freien Zugang. Nie, Pismo nam tutaj to pokazuje, że my mamy swobodny dostęp do Boga. Wie ein Kind ungehindert zum Vater kommen kann. Dokładnie tak, jak i dziecko, które w nieograniczony sposób ma możliwość przyjścia zawsze do Ojca. Der Vater hat Freude, wenn das Kind kommt. A z pewnością Ojciec z tego się cieszy, gdy dziecko do Niego przychodzi. So dürfen wir auch jederzeit zu unserem Vater kommen. Tak też i my zawsze, w każdym czasie możemy przychodzić do Ojca. Dabei wollen wir nie vergessen, dass unser himmlischer Vater auch Gott ist. Ale przy tym nigdy nie zapominajmy o tym, że nasz niebiański Ojciec jednocześnie jest świętym Bogiem.
die höchste Person, die es im ganzen Universum gibt. Jest to ta najwyższa osobistość, jaka istnieje w całym wszechświecie. Petrus sagt, wenn der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in allem Wandel. A Piotr nam pokazuje, mówiąc do nas, że jeżeli ten, który was powołał, jest święty, tak też i wy w całym waszym pielgrzymowaniu, postępowaniu świętymi bądźcie. Wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Jeżeli wy tego wzywacie, który bez względu na osobę każdego sądzi, tak też i postępujcie zgodnie z tym, jak zostaliście powołani do życia świętości. Das ist eine, nicht eine knechtische Furcht. Ale to z całą pewnością nie jest bojaźń taka, jak ma niewolnik przed swoim panem. Sondern das ist die heilige Ehrfurcht vor der Größe Gottes. Ale chodzi tutaj o tą świętą bojaźń przed tym wielkim Bogiem. Dass wir nicht mit Sünde in Verbindung unseren Weg gehen. Abyśmy nigdy nie szli w powiązaniu z grzechem drogą naszego życia. Gott, der Heilige Geist, ist derjenige, der uns die Kraft gibt, mit Gott diese Beziehung zu pflegen. A Bóg, Duch Święty, jest tym, który daje nam siłę, abyśmy mogli w tym związku z Bogiem w świętości dalej iść. Vers 19 ist eine Zusammenfassung. A wiersz 19 jest swego rodzaju tutaj streszczeniem. Er hatte zu den Nationen gesagt, dass sie ohne Gott und ohne Hoffnung waren. I zostało to powiedziane do narodów, że oni byli bez Boga i byli bez nadziei. Dass sie entfremdet dem Bürgerrecht Israels waren. Że oni byli obcymi i nigdy nie byli współobywatelami razem z Izraelem. Dass sie Fremdlinge waren. Że byli przychodniami. Das finden wir alles in Vers 12. I tak zostaliśmy my wszyscy określeni w 12 wierszu. Aber jetzt, nachdem er die Gedanken Gottes deutlich gemacht hat, sagt er, ihr seid nicht mehr Fremdlinge. Ale teraz, gdy już te wszystkie myśli Boże zostały nam dobitnie przedstawione, on teraz do nas mówi jako podsumowanie, teraz już nie jesteście obcymi przychodniami. Wenn ein Grieche durch Israel wanderte, jeżeli jakiś Grek przejeżdżał, pielgrzymował przez Izrael, dann haben die Juden zu Recht gesagt, das ist ein Fremdling. To Żydzi z całą mieli prawo powiedzieć, że to jest obcy przybysz. Aber jetzt in der Gnadenzeit, ale obecnie w czasie łaski, ist der Gläubige aus den Juden und der Gläubige aus den Nationen auf eine wunderbare himmlische Ebene gestellt worden. Zarówno wierzący z żydostwa, jak też i wierzący z pozostałych narodów zostali postawieni w tym wspaniałym, cudownym stanowisku tych dzieci Bożych na jednym poziomie. Sie sind auch nicht mehr ohne Bürgerrecht. Ale my też nie jesteśmy pozbawieni obywatelstwa. In Philippa 3 zeigt uns Paulus. A w liście do Filipian w trzecim rozdziale apostoł Paweł nam pokazuje, dass unser Bürgertum in den Himmeln ist. Że nasze obywatelstwo jest właśnie w niebie. Auch da wird dieser himmlische Charakter der Versammlung deutlich gemacht. I również i w tym dobitnie jest widoczny niebiański charakter zgromadzenia. Wir sind heute Mitbürger der Heiligen. I dzisiaj jesteśmy współobywatelami świętych. In dieser Stadt sind wir zu Hause. I to właśnie w tym państwie niebiańskim my jesteśmy jak u siebie w domu. Lesen wir einen Vers aus Hebräer 11. I teraz przeczytajmy jeszcze z Hebrajczyków, z 11 rozdziału, jeden wiersz. Vers 16. 16 wiersz. Hebrajczyków 11, rozdział 16, wiersz. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.
Wir lesen zu Vers 10. I możemy jeszcze przeczytać wiersz 10. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Gott hatte dem Patriarchen deutlich gemacht, dass auch sie etwas Himmlisches erwarten durften. Bóg dobitnie to objawił patriarchom z Izraela, że i oni mogą oczekiwać czegoś niebiańskiego. Das wird sich einmal in der Zukunft auch bestätigen. To też i kiedyś w przyszłości będzie potwierdzone. In der Zeit des tausendjährigen Reiches. Będzie się to działo w czasach istnienia tysiącletniego królestwa na ziemi. Aber die Segnungen, die wir als Gläubige der Gnadenzeit haben, gehen weit darüber hinaus. Ale błogosławieństwa, które my, wierzący, obecnego czasu łaski możemy posiadać, one sięgają znacznie dalej. Die Versammlung wird eine wunderbare Stadt bilden, von der in der Offenbarung zu lesen ist. Von der in der Offenbarung zu lesen ist. Zgromadzenie będzie tworzyło te cudowne miasto, o którym możemy przeczytać w Księdze Objawienia. Und heute wissen wir schon, dass in dem Himmel unsere Namen angeschrieben sind. A dzisiaj już możemy o tym wiedzieć, że nasze imiona zostały zapisane w niebiesiech. Wenn jemand heute Buße tut vor Gott oder das Heilige Name Jesus annimmt, dann wird sein Name dort im Buch des Lebens angeschrieben. Jeżeli ktoś dzisiaj w pokorze pokutuje i przyjmuje Zbawiciela, Pana Jezusa, ten może wiedzieć, że jego imię zostało zapisane w niebiesiech. Ja, wir gehören zu dieser wunderbaren himmlischen Stadt Jerusalem. Tak, my należymy teraz do tego cudownego niebiańskiego miasta Jeruzalem. Da haben wir ein Bürgerrecht. Tam w tym mieście mamy nasze obywatelstwo. Wir mögen hier als Fremdlinge durch die Gegend gehen. I my teraz na tym świecie przechodzimy jako obcy przybysze. Wie Paulus sagt, ein Auswurf aller bis jetzt. Tak jak Paweł to określił, jesteśmy wyrzutkami wszyscy razem, aż po dziś dzień. Und trotzdem ist jeder Gläubige ein Mitbürger der Heiligen. A pomimo tego ten wierzący, każdy wierzący jest również współobywatelem wszystkich świętych. Er ist heilig. On jest święty. Das ist die Stellung, in die er aus Gnaden gebracht worden ist. To jest stanowisko, do jakiego on został przez łaskę wprowadzony. Natürlich sind wir als Menschen immer noch zu bösem fähig. Naturalnie, jako ludzie, dalej jesteśmy zdolni do popełnienia wszelkiego zła. Auch ein wiedergeborener Mensch kann sündigen. Bo i nowonarodzony człowiek może zgrzeszyć. Aber er braucht nicht zu sündigen. Ale on nie musi grzeszyć. Und Gott sieht ihn in Christus als heilig. A Bóg go widzi w Chrystusie zawsze jako świętego. Das konnte auch Paulus im ersten Vers schon deutlich machen. To mógł też i Paweł w pierwszych wierszach dobitnie pokazać. Denn er spricht dort im ersten Kapitel, ersten Vers, sie als heilige und treue an. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu on zwraca się do odbiorców tego listu jako do świętych i wierzących w Chrystusa Jezusa. Jeder Gläubige ist also auf Gott ausgerichtet. A więc każdy wierzący jest teraz ukierunkowany do Boga. Dann wird uns ein zweiter Begriff noch vorgestellt, Hausgenossen Gottes. Ale jeszcze w tym 19 wierszu następne jest pojęcie określające nas, czyli jesteśmy domownikami Boga. Wir dürfen in seinem Haus wohnen und seine Liebe genießen. Możemy w jego domu mieszkać i możemy cieszyć się jego miłością. Dort genießen wir die geistigen Segnungen. Tam możemy korzystać z tych duchowych błogosławieństw, von denen wir in Kapitel 1 Vers 3 gelesen haben. O których mogliśmy czytać w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu. Und im Himmel genießen wir auch die Segnungen. Zwar zeigt uns das Kapitel 2, Vers 6. I w niebie posiadamy wszelkie błogosławieństwa, które są opisane też i w drugim rozdziale, w szóstym wierszu.
Da dürfen wir jetzt schon mitsitzen in Christus. I tam w tym miejscu możemy razem z Chrystusem być posadzeni. Gott sieht uns schon da. Bóg nas już tam widzi w Chrystusie. Und praktisch dürfen wir uns auch im Geiste dort aufhalten. Ale również też i praktycznie my możemy w duchu tam ciągle przebywać. Doch einmal werden wir nicht nur in Christus dort sein, sondern mit Christus. I kiedyś tam nie tylko w Chrystusie będziemy przebywali, ale razem z Chrystusem. In Vers 20 haben wir jetzt einen weiteren bildhaften Ausdruck. I w wierszu 20 mamy następne obrazowe określenie. Dort wird von einem Bau berichtet. W tym wierszu mowa jest o pewnego rodzaju budowli. Wird auch als Tempel bezeichnet. A ta budowla jest określona jako świątynia, der kontinuierlich errichtet wird. Która w sposób ciągły jest budowana. Jeder Gläubige gehört einmal zu der Versammlung. Każdy wierzący należy do zgromadzenia. Und die Versammlung wird jetzt als ein Körper gesehen, der kontinuierlich wächst. A to zgromadzenie widziane jest teraz jako ciało, które ciągle wzrasta. Zunächst wird die Grundlage beschrieben. Najpierw jest opisany fundament. Der Jesus hatte davon gesprochen in Matthäus 16. Pan Jezus o tym również mówił w Mateusza w 16 rozdziale. Wollen einmal die Stelle aufschlagen. Otwórzmy króciutko to miejsce. 16 rozdział Mateusza. Matthäus 16, Vers 18. 18 wiersz. Mateusza 16, 18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Die Versammlung gab es immer im Herzen Gottes. Zgromadzenie zawsze istniało w sercu Bożym. Aber hier machte Herr Jesus einen ersten Hinweis auf die Versammlung. Ale tutaj pierwszą wskazówkę pokazuje Pan Jezus w stosunku do tego zgromadzenia, dass er sie selbst bauen wollte, że to on sam ją je będzie budował, und dass er selbst der Felsen ist. I że to on sam jest tą skałą albo opoką. Petrus bedeutet Stein. Piotr tłumaczy się jego imię jako kamień. Er war nur ein Stein, aber Christus, der Sohn Gottes, war der Felsen. On był tylko kamieniem, ale tą opoką jest Chrystus. Denn als Christus, den Sohn Gottes, hat er in Matthäus 16, Vers 16 den Herrn bezeichnet. Bo w tym rozdziale 16 Ewangelii Mateusza, w 16 wierszu, Szymon Piotr określił go: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Und der Jesus hatte schon gesagt, des Hades Pforten werden die Versammlung nicht überwältigen. I tak jak w 18 wierszu czytaliśmy, a bramy piekielne nie przemogą zgromadzenia. Alle Gedanken, die Gott hat im Hinblick auf die Versammlung, werden massiv von Satan angegriffen. Wszystkie prawdy, jakie Bóg postanowił i miał myśli w swoim sercu dotyczące zgromadzenia, one są w zmasowany sposób atakowane przez nieprzyjaciela, diabła. Aber der Herr sagt, Satan wird nicht den Sieg davon tragen. A jednak Pan powiedział, że szatan nie będzie zwycięzcą. Die Grundlage sind hiernach Epheser 2, Vers 20, die Apostel und Propheten. A tym fundamentem, zgodnie z tym 20 wierszem drugiego rozdziału listu do Efezjan, są apostołowie i prorocy. In Matthäus 16 haben wir gelesen, dass der Jesus die Grundlage ist. W Mateusza 16 rozdziale czytaliśmy, że Pan Jezus jest tą podstawą, tym fundamentem. Das ist und bleibt auch so. Tak jest i tak zawsze będzie trwało. Aber die Apostel und Propheten haben lehrmäßig den Gedanken der Versammlung in Gottes Wort niederlegen sollen. Ale apostołowie i prorocy pod względem właśnie nauki Bożej
Te myśli Boże mają przedłożyć jako te myśli, na których opiera się zgromadzenie Boże. Das finden wir besonders hier im Epheserbrief und im Kolosserbrief. A w szczególny sposób to oglądamy zobrazowane tutaj w liście do Efezjan i w liście do Kolosan. Aber dass Christus die Grundlage ist, macht auch 1. Korinther 3 deutlich. Ale to, że Chrystus jest podstawą, fundamentem, to dobitnie pokazuje trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian. Wir sehen uns mal eben die Verse 10 und 11 an. Przyjrzyjmy się w tym trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, tym wierszom od 10 do 11. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Paulus hatte den Grund lehrmäßig gelegt. Paweł właśnie te podstawy pod względem nauki biblijnej założył. Und der Grund selbst ist Christus Jesus, wie Vers 11 deutlich macht. Ale tym fundamentem, tak jak to dobitnie pokazuje wiersz 11, jest sam Jezus Chrystus. Und wenn wir so ein Fundament haben, dann kann kommen, was da kommen will. Jeżeli my mamy tego rodzaju fundament, to niech się dzieje, co chce. Da kann nichts zur Erschütterung, zur Rissbildung führen. Nic nie może doprowadzić do jego wstrząśnięcia albo do powstania jakiegokolwiek pęknięcia, rysy. Da können die Winde wehen, wie Matthäus 7 sagt, und die Stürme kommen. Mogą wiać wiatry, mogą uderzyć sztormy, tak jak to czytamy w Mateusza w 7 rozdziale. Die Ströme können an das Haus kommen. I potężne wody mogą uderzyć w ten dom. Dieses Haus bleibt bestehen. A ten dom dalej będzie trwał. Du und ich, wir gehören zu diesem Haus Gottes. Ty i ja możemy należeć do tego domu Bożego. Du hast eine Sicherheit, die absolut ist. Ty posiadasz takie bezpieczeństwo, które jest absolutne. Die alle Umstände überdauert. Które przetrwa wszelkie okoliczności. Die in der Ewigkeit in vollkommener Schönheit erhalten bleibt. Które przez całą wieczność w doskonałej piękności dalej będzie trwało. Apostel und Propheten, das sind Männer, die im Auftrag Gottes etwas gesagt haben. Apostołowie i prorocy są to mężowie, którzy na zlecenie Boże działali. Vier Apostel haben das Neue Testament geschrieben und vier Propheten. Vier, ja. Czterech apostołów i czterech proroków zapisało Nowy Testament. So als Prophet zum Beispiel war Markus einer. Na przykład takim prorokiem był Marek. Oder Lukas. Albo Łukasz. Jakobus und Judas, die Jakub i Juda, którzy zapisali swoje listy. Sie gehörten nicht zu den zwölf Aposteln. Oni nie należeli do tych grona 12 apostołów. Aber es waren neutestamentliche Propheten, die inspiriert gesprochen und geschrieben haben. Ale byli to prorocy nowotestamentowi, którzy w inspirowany przez Boga sposób mówili i pisali. Also wir müssen bei diesem Begriff Prophet nicht an die alttestamentlichen Propheten denken, sondern an die neutestamentlichen. A więc widząc to określenie w 20 wierszu prorocy, nie myślmy o prorokach starotestamentowych, ale o prorokach Nowego Testamentu. In diesem wunderbaren Bau ist Jesus Christus hier Eckstein. I w tej cudownej budowli Pan Jezus sam osobiście jest kamieniem narożnym węgielnym. In Matthäus 21 hatte der Herr Jesus schon eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert. A w Mateusza w 21 rozdziale osobiście Pan Jezus zacytował pewne miejsce ze Starego Testamentu, wo deutlich wird, dass sie ihn als Stein verworfen haben. Gdzie dobitnie jest pokazane, że oni go odrzucili jako kamień. Aber wo Gott doch dafür sorgt, dass dieser Stein, der verworfen wurde, zum Eckstein gemacht worden ist.
Ale Bóg o to się postarał, aby ten kamień, który został przez Izraela odrzucony, on stał się tym kamieniem węgielnym, narożnym. Und Petrus schreibt ja auch davon, 1. Petrus 2. Piotr również o tym pisze w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale. Wir lesen mal die Verse 4-7. 1. Petrus 2, vers 4-7. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 4 do 7 wiersza. Przystępujcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, i kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Er sagt, euch nun, ihr Glaubet, ist die Kostbarkeit. Euch, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit. Ihr kennt die Vollkommenheit dieses Ecksteins. On mówi tutaj, że dla was wierzących on jest właśnie tą kosztownością, dlatego że wy możecie go znać jako ten kamień narożny. Ohne Glauben ist diese Kostbarkeit nicht erkennbar. Bez wiary tej kosztowności nie moglibyśmy rozpoznać. Dann wird auch aus 1. Petrus 2 deutlich, dass jeder Gläubige ein lebendiger Stein ist. Ale również i z tego drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra dobitnie to jest widoczne, że każdy człowiek wierzący jest tym żywym kamieniem. Das sind also keine tote Steine, die wir normalerweise vermauern. A więc nie są to martwe kamienie, jak normalnie w dom są wmurowywane. Und 1. Petrus 2 macht auch deutlich, dass es ein geistiges Haus ist. A ten pierwszy właśnie list Piotra dobitnie to pokazuje, że ta budowa to jest właśnie duchowy dom. Nach dem Eckstein richtet sich alles im Gebäude. Według tego kamienia narożnego jest ukierunkowana każda budowla. Die Position des Gebäudes wird durch den Eckstein definiert. I pozycja każdej budowli jest zdefiniowana właśnie przez kamień narożny. Die Länge und die Breite in ihrer Richtung werden definiert durch den Eckstein. Długość i szerokość są zdefiniowane przez położenie tego kamienia narożnego. Denn die Länge und die Breite ist immer ein Vielfaches von der Abmessung des Ecksteins. Dlatego, że długość i szerokość zawsze to są odległości, które są wynikają z pomnożenia długości tego kamienia narożnego i szerokości jego. Und so ist es auch mit der Höhe. I dokładnie tak samo wygląda też i sprawa co do wysokości. Alles richtet sich nach dem Herrn Jesus aus in diesem wunderbaren Bau. Wszystko jest ukierunkowane według Pana Jezusa w tej cudownej budowli. Das ist für uns Glaubende ein sehr schöner Gedanke. Dla nas wierzących jest to z całą pewnością bardzo piękna myśl. Vers 21 zeigt uns, dass dieser Bau wohl zusammengefügt wächst. W tym drugim rozdziale listu do Efezjan 21 wiersz nam pokazuje, że cała ta budowla mocno rośnie w ten przybytek święty. Heute gibt es oft Fehler am Bau. Dzisiaj mogą się zdarzyć też i błędy w czasie budowania. Aber in dem Bau Gottes gibt es keinen Fehler. Ale w tej budowli Bożej nie ma najmniejszego błędu. Da ist alles wohl zusammengefügt. Tam wszystko dobrze jest razem ze sobą dopasowane. Das erinnert uns auch an den Salomonischen Tempel. To wszystko nam przypomina teraz budowę tej świątyni przez Salomona. Als er gebaut wurde, wurde an Ort und Stelle kein Hammer gebraucht. Bo gdy ta świątynia była budowana, to na miejscu budowy nie był używany w stosunku do tych kamieni żadne dłuto ani młot. Die Steine waren alle vorher vollkommen zugerichtet.
Bo wszystkie kamienie dla tej budowy były wcześniej na miejscu pozyskiwania, czyli w kamieniołomach, obrabiane dokładnie, tak żeby ze sobą dobrze pasowały. Der Herr weiß genau, wie wir zusammengestellt sind in der Versammlung Gottes. I to Pan też dokładnie wie, w jaki sposób my jesteśmy razem zestawieni w tej budowli Bożej. Dass es keine Spannungen gibt. I Pan wie, że nie mogą powstać żadne napięcia. Dass wir eine geschlossene Einheit darstellen. Że my tworzymy właśnie taką całość, zamkniętą całość, jedność. In dem Haus Gottes ist es natürlich auch so, dass alles seinen Ansprüchen genügen muss. W tym Domu Bożym wszystko musi sprostać jego wymaganiom. Denn es ist ein heiliger Tempel. Dlatego, że jest to świątynia święta. Deshalb muss alles nach Heiligkeit auch ausgerichtet sein. Dlatego wszystko musi być zgodnie z jego świętością uporządkowane. Wir lesen mal drei Verse aus dem Psalm, zunächst Psalm 93. Przeczytamy jeszcze kilka wierszy, najpierw z Psalmu 93. Psalm 93, der letzte Vers. Psalm 93, ostatni wiersz. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wszeczasy. Aus Psalm 26. Również też i przeczytajmy jeszcze wiersze z Psalmu 26. Vers 8. Ósmy wiersz. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Und Psalm 29, Vers 9. I jeszcze z Psalmu 29, 9 wiersz. Głos Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a w świątyni Jego wszystko woła chwała. Also Herrlichkeit und Heiligkeit ist Kennzeichen des Hauses Gottes. A więc chwała i świętość to cechy tego Domu Bożego. Im Deutschen gibt es den Begriff Eisheilig. Ich weiß nicht, ob es das auch im Polnischen gibt. Eisheilig. Eisheilig. Ja. W języku niemieckim jest takie określenie lodowa świętość. My może byśmy powiedzieli żelazna świętość. Aber hier ist Heiligkeit nichts Kaltes, nichts Totes. Ale tutaj świętość to nie jest coś, co jest zimne, co jest martwe. Sondern eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Ale to jest po prostu objawienie chwały Bożej. Der Licht und Liebe ist. Boga, który jest światłością i miłością. Paulus zeigt in Vers 22, dass auch sie, die Epheser, mit aufgebaut werden. I Paweł też im mówi w tym liście do Efezjan, drugi rozdział, 22 wiersz, że i my wespół razem zbudowani jesteśmy. Es ist ein permanenter Prozess. I jest to proces ciągle trwający. Wenn jetzt jemand in Japan zu dem Herrn Jesus kommt und das Heil in ihm annimmt. I jeżeli teraz w tym momencie w Japonii ktoś przychodzi do Pana Jezusa i przyjmuje jego zbawienie, dann wird er als lebendiger Stein diesem Hause zugefügt. Wtedy i on jako ten żywy kamień jest dołączany do tej żywej budowli. Und so wächst dieser wunderbare Bau immer mehr. I tak ta cudowna budowla ciągle wzrasta, rośnie. Und wenn der Jesus wiederkommt zur Entrückung seiner Braut, a gdy Pan Jezus ponownie przyjdzie, aby zabrać z tej ziemi swoją oblubienicę, dann ist der letzte Stein eingefügt. To z całą pewnością ostatni z możliwych do wbudowania kamieni do tego domu będzie wcześniej już wbudowany. Ein weiterer bildhafter Ausdruck ist jetzt hier nicht nur Tempel, sondern Behausung Gottes.
I następnym dla nas bardzo dobrze znanym określeniem to nie jest tylko świątynia, ale również też i domostwo Boże. Gott wohnt nicht in der Baustelle. Bóg nie mieszka w budynku, który ciągle jest rozgrzebaną budowlą, sondern an einem Ort, wo alles Herrlichkeit ist. Ale on mieszka w takim miejscu, w którym wszystko jest wspaniałe. Die Knechte des Herrn sagen, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht worden sind. A słudzy mogą powiedzieć, że Bóg nie mieszka w świątyni, która jest budowana rękami ludzkimi. Selbst in dem Tempel oder der Stiftshütte hat Gott persönlich nicht gewohnt. Nawet i w świątyni, albo w tym namiocie świątyni na pustyni, Bóg nie mieszkał osobiście. Denn es waren ja Einrichtungen, die mit Händen gemacht worden sind. Dlatego, że obydwie te świątynie to były po prostu budowle, które były zbudowane rękami ludzkimi. Und trotzdem, a pomimo tego, das Zeichen seiner Gegenwart, die Herrlichkeit, przebywała w tych dwóch świątyniach chwała Boża jako znak Jego obecności. Diese Wolke der Herrlichkeit. A był to obłok Jego chwały. Eine Behausung Gottes. Mieszkanie Boże. Domostwo Boże. Da bist du und ich zu Hause. To ty i ja, tam jesteśmy w tym właśnie domu, jako w własnym domu. Mit unseren Herzen dürfen wir jetzt schon da sein. W naszych sercach my możemy już teraz tam przebywać. In Christus. W Chrystusie. Gott hat uns alles gezeigt. Bóg nam wszystko pokazał. In dem Sinne werden wir nichts Neues im Himmel erleben. I w tym sensie już nie przeżyjemy w niebie czegoś nowego. Gott hat es uns offenbart durch seinen Geist und durch sein Wort. I Bóg nam to objawił przez swojego Ducha i przez swoje Słowo. Und wenn wir daran denken, dass Gott sich so über uns erbarmt hat, i jeżeli o tym pomyślimy, że Bóg tak bardzo się nad nami zlitował i nam objawił, dann können wir nicht anders als ihn preisen. To nie jesteśmy nic w stanie innego uczynić, jak tylko Go za to wysławiać. Gott ist zu heilig, um Sünde zu sehen. Bóg jest zbyt święty, aby mógł patrzeć na grzech. Mühsam vermag er nicht anzuschauen, sagt Habakkuk 1, Vers 13. Mühsam vermag er nicht anzuschauen. On nie może patrzeć na coś, co by było trudem ludzkim. Und doch dürfen wir jetzt da sein, wo Behausung Gottes ist. A jednak my możemy przebywać już teraz w tym miejscu, które jest mieszkaniem Bożym. Wo ist ein solcher Gott wie du? Wer kann dein Leben fassen? Gdzież jest taki Bóg i któż może to pojąć? Wir lesen jetzt die Verse 11 bis 22. Przeczytamy z listu do Efezjan, drugi rozdział, wiersze od 11 do 22. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy,
Zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Hier haben wir ein Unterthema. Tutaj mamy taki drugi temat. Und zwar zeigt der Geist Gottes uns, wie die Feindschaft zwischen Juden und Nationen durch Gott weggetan worden ist. I Duch Boży pokazuje nam tutaj w tym urywku, że ta nieprzyjaźń, jaka istniała pomiędzy Żydami i pozostałymi narodami na ziemi, została przez Boga usunięta. Und wieder fängt mit der Vergangenheit an. I znowu tutaj zaczyna Bóg przedstawienie od przedstawienia przeszłości. Er sagt, deshalb erinnert euch daran. Dlatego on tutaj zaczyna od tych słów: przypomnijcie sobie o tym. Warum sagt er das? Dlaczego on tak mówi? Ich frage euch, warum sagt er das? I teraz mogę was zapytać, dlaczego on tak napisał? Das ist ein Kennzeichen Gottes. Er weiß, dass wir immer wieder erinnert werden müssen. To jest właśnie ta cecha Boża, że On wie o tym, że my musimy mieć zawsze wszystko ciągle na nowo przypominane. Es geht nicht das schnelle Erfassen von irgendwelchen Tatsachen. Tu nie chodzi o szybkie pojęcie jakiejś rzeczywistości, sondern durch diese Erinnerung wird uns das Bewusstsein lebendig erhalten. Ale przez ciągłe przypominanie w naszej świadomości będzie ciągle to żywe. Was sagt Petrus? A co napisał Piotr? Diesen Mann der Praxis wollen wir an dieser Stelle einmal zu Wort kommen lassen. Ten mąż, który tak bardzo praktycznie podchodził do życia i był szybki w wyrażaniu swoich opinii. Ich will euch immer wieder erinnern. I on napisał: ja chcę wam ciągle na nowo o tym przypominać. Obwohl ihr in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Pomimo tego, że wy jesteście w teraźniejszej prawdzie utwierdzeni. Wir brauchen die Erinnerung. Tak, my potrzebujemy tego przypominania. Wir müssen immer wieder erinnert werden, wo Gott uns hergeholt hat. My musimy mieć to ciągle na nowo przypominane, skąd nas Bóg wyciągnął. Denn das kann uns neu motivieren. Gdyż tylko to może nas ciągle na nowo motywować. Gott Lob, Dank und Anbetung dazu bringen. Aby przynosić Bogu chwałę, dziękczynienie i uwielbienie. Gute Werke zu betreiben. Aby czynić dobre uczynki. Und es schützt uns vor dem Morast in dieser Welt und in unserem Herzen. I to też będzie nas chroniło od rzeczy niemoralnych w tym świecie i pochodzących z naszego serca. Woran sollten Sie erinnern? A o czym oni mają sobie przypominać? Dass sie die Gläubigen aus den Nationen, że oni pochodzący z tych narodów i będący teraz wierzącymi osobami, Nationen im Fleisch waren, byli tymi narodami, które chodziły w swoim własnym ciele. Das ist ein kennzeichnender Ausdruck in der damaligen Zeit gewesen. To jest to wyrażenie, które charakteryzowało ludzi. Da war nichts von dem Geist Gottes zu sehen. Bo w tych ludziach nie było nic do zauważenia, co by pochodziło z Ducha Bożego. Darüber hinaus wurden sie Vorhaut genannt. A poza tym oni są nazwani tutaj nieobrzezanymi. Das war übrigens ein feststehender Begriff, den wir auch in Galater 2 finden. Jest to też i określenie, które możemy i znaleźć w liście do Galacjan w drugim rozdziale. Wir lesen einmal Vers 7. Przeczytamy teraz wiersz 7. Galacjan, drugi rozdział, 7 wiersz.
Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi. Das waren also feststehende Begriffe. Vorhaut, das war ein religiöser Begriff für die Nationen. A więc były to takie określenia, które w tamtych czasach apostołów były w potocznym użyciu. Określenie nieobrzezani to były pozostałe wszystkie narody oprócz Izraela. Und Beschneidung für Israel. A obrzezani to było określenie dla Izraela. Erste Mose. Wollen wir einmal aufschlagen, wo wir die Beschneidung finden? Chcielibyśmy jeszcze otworzyć pierwszą księgę Mojżeszową, gdy tam mamy opisane te obrzezanie. Kapitel 17. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział. Vers 10. 10 wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, 17:10. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Es war ein Wegschneiden eines Teiles. Było to odcięcie pewnej części ciała. Der Körper war ja vollständig von Gott gegeben, somit war er gut. Der Körper, der menschliche Körper ist ja vollständig von Gott gegeben, deshalb war er gut. Ludzkie ciało zostało doskonale stworzone przez Boga i było w pełni dobre. Und jetzt sollte etwas weggeschnitten werden. A teraz coś miało być z niego odcięte. Das war eine symbolische Handlung. Było to działanie symboliczne, czynność symboliczna. Es symbolisiert, dass der ganze Mensch, dadurch, dass er in Sünde gefallen ist, unbrauchbar geworden ist für Gott. Ale symbolizowało to, że cały człowiek, który popadł w grzech, w swoim ciele jest nieprzydatny dla Boga. Wir lesen 5. Mose 10 dazu. I z 5. Księgi Mojżeszowej możemy jeszcze na ten temat przeczytać. 10. rozdział. Das macht deutlich, dass es den Israeliten auch klar war, es geht nicht letzten Endes nur um eine äußere Handlung. Tutaj jasno jest pokazane i to też wiedzieli dokładnie Izraelici, że to chodziło tylko o taką czynność, która była czynnością na tym zewnętrznym ciele dokonaną. Also jetzt 5. Mose 10, Vers 16. 5. Mojżeszowa, 10. rozdział, 16. wiersz. Obrzeźcie więc nieobrzeskiem waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. Es geht um die Beschneidung des Herzens. Tak, zasadniczo chodzi o tą obrzeskę naszego serca. Somit ist diese äußere Beschneidung ein Symbol für die innere Beschneidung. Tak, to zewnętrzne obrzezanie jest symbolicznym zobrazowaniem tej obrzeski wewnętrznej. Und das ist bis heute so. I tak pozostało to aż po dziś dzień. Der ganze Mensch ist vor Gott unbrauchbar. Gdyż cały człowiek jest dla Boga w swojej starej naturze całkowicie nieprzydatny. Aber das war bei Israel so und das war bei den Nationen genauso. A to w przypadku Izraela tak było i dokładnie jest i w przypadku wszystkich narodów. Nur wie wenig hatte Israel davon verstanden. Ale jakże niewiele Izrael z tego właśnie zrozumiał. Sie waren natürlich das besondere Volk und darauf kommt er später noch zu sprechen. Naturalnie oni byli szczególnego rodzaju narodem i o tym też później apostoł Paweł tutaj w tym drugim rozdziale będzie wspominał. Ein weiterer Punkt ist in Vers 12, dass sie ohne Christus waren. I następny punkt, który jest opisany w wierszu 12 tego drugiego rozdziału listu do Efezjan, to jest to, że wszyscy byli bez Chrystusa. Völlig getrennt von Jesus Christus. Całkowicie oddzieleni, pozbawieni Chrystusa. Das war ihre Vergangenheit. Taka była ich przeszłość. Darüber hinaus waren sie entfremdet dem Bürgerrecht Israels. A do tego oni byli dalecy od społeczności izraelskiej albo od tego prawa narodowości izraelskiej. Israel hatte Bürgerrecht. Te
prawo narodowości izraelskiej. Sie hatten ein hervorragendes Gesetz. A przecież oni posiadali taki wspaniały zakon. Das war die Grundlage, damit eine vernünftige Verwaltung existieren konnte. A ten zakon był podstawą do tego, aby mógł zaistnieć rozsądny rząd w tym narodzie. Haben wir heute auch noch Bürgerrecht? Bitte? Haben wir heute auch ein Bürgerrecht als Gläubige der Gnadenzeit? Czy my też mamy nasze prawa obywatelskie jako wierzący tego okresu czasu łaski? Wir waren ohne Bürgerrecht, aber wir sind solche, die jetzt Bürgerrecht haben, Philipper 3. My właśnie byliśmy tacy, którzy byliśmy pozbawieni tego prawa narodowości, ale my je otrzymaliśmy według Filipian 3 rozdziału. Filipa 3, vers 20. Trzeci rozdział, 20 wiersz listu do Filipian. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Yeah. Haben sind Himmelsbürger. A więc to oznacza, że my jesteśmy obywatelami niebiańskimi. Wir werden im himmlischen Teil des tausendjährigen Reiches sein. My będziemy również i w tym tysiącletnim królestwie stanowili tą niebiańską część tego królestwa. Und da haben wir Bürgerrecht. I tam do tego królestwa mamy nasze prawo obywatelskie. Aber vorher hatten wir mit diesem geordneten System in Israel nichts zu tun. Ale wcześniej nie mieliśmy nic do czynienia z tym uporządkowanym systemem, jaki panował w Izraelu. Dann waren wir auch Fremdlinge. Byliśmy obcymi. Denn wir hatten mit den Bündnissen der Verheißung nichts zu tun. Dlatego, że nie mieliśmy nic do czynienia z tymi związkami, które były zawarte w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelem. Wir finden verschiedene Bündnisse. Różnorodne powiązania albo przymierza były zawierane. Wo Gott immer wieder den Menschen Verheißung gegeben hat. Gdy Bóg ciągle na nowo ludziom darował swoje obietnice. Wo Gott auf der einen Seite bedingungslose Verheißung gegeben hat. Gdzie Bóg z jednej strony darował obietnice, które nie zawierają żadnych warunków. Zum Teil aber auch mit Bedingungen verknüpfte Verheißung gegeben. Ale również i częściowo darował takie obietnice, które były powiązane z pewnego rodzaju warunkami. Aber mit diesen Bündnissen der Verheißung hatten wir absolut nichts zu tun. Ale my z tymi powiązaniami w tych przymierzach nie mieliśmy wcześniej nigdy nic do czynienia. Wir Menschen aus den Nationen hatten keine Verheißungen. Bo my, ludzie pochodzący z pozostałych narodów, nie posiadaliśmy żadnych obietnic. Die sich in irgendeiner Weise auf Bündnisse stützte. Takie obietnice, które mogłyby się opierać o jakiekolwiek przymierze. Darüber hinaus, als Punkt 6, haben wir, sind übrigens 7 Punkte hier in Vers 11 bis 12. Poza tym, jeszcze w tych wierszach 11 do 12 oglądamy punkt 6. Wir hatten keine Hoffnung. Nie mieliśmy żadnej nadziei. Gibt es etwas Erschütterndes, als wenn man keine Hoffnung mehr hat? Czy istnieje coś bardziej wstrząsającego niż sytuacja, w której ktoś się znajdzie i stwierdza, że nie ma dla mnie żadnej nadziei? Genau das war unsere Situation. Dokładnie w takiej sytuacji my żeśmy się znajdowali. Keine Hoffnung, sagt Gottes Wort. Słowo Boże nam mówi, byliśmy bez nadziei. Und der siebte Punkt. I siódmy punkt. Ohne Gott in der Welt. Bez Boga na świecie. Frei von jeder Beziehung zu Gott hin. Pozbawieni wszelakiego rodzaju powiązań z Bogiem. Da hat Gott uns hergeholt. Da hat Gott uns hergeholt. To właśnie stamtąd Bóg nas wyciągnął. Wie hoffnungslos war unsere Situation. Jakże beznadziejna była nasza sytuacja. Herausragend war die Situation in Israel. Herausragend war die Situation in Israel. Wspaniale jednak wyglądała ta sytuacja w Izraelu.
5. Mose 7 noch dazu lesen. Przeczytajmy jeszcze z 5. Księgi Mojżeszowej ze 7. rozdziału. Piąta Mojżeszowa, 7 rozdział. Vers 7. 7 wiersz. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Vers 8. Wiersz 8 również. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuję przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Also in keiner Weise war ein Unterschied zwischen Israel und den Nationen. W tym właśnie względzie nie było żadnej różnicy tu pomiędzy Izraelem i narodami. Und doch hatte Gott ein Volk ausgewählt. A jednak widzimy, że Bóg wybrał jeden naród. Gott ist souverän. Bóg jest całkowicie suwerenny w swoim działaniu, niezależny od nikogo. Und er hat dieses Volk ausgewählt aufgrund seiner Liebe. I on ten naród wybrał tylko na podstawie swojej własnej miłości. Der Beweggrund lag ausschließlich bei Gott. I tą pobudką do tego rodzaju działania, czy ta pobudka do tego rodzaju działania znajdowała się tylko i wyłącznie po stronie Bożej. Also das war der Blick in die Vergangenheit. I tak w tych wierszach właśnie mieliśmy to spojrzenie w przeszłość. Dieser Blick machte deutlich, wie schlecht die Situation der Menschen unter den Nationen war. I to spojrzenie w przeszłość dobitnie zobrazowało, jak w złej sytuacji znajdowały się wszystkie narody w przeszłości. Ohne Gott in der Welt kann man übrigens auch übersetzen Atheisten. Gut. Być bez Boga na świecie to można przetłumaczyć, że być ateistą. Und dann ist es wie ein Fanfarenstoß. A potem nagle czytamy, jak gdyby takie zadęcie we fanfary. Dieser Gegensatz könnte nicht krasser sein. To przeciwstawieństwo nie może być bardziej mocne niż właśnie tak, jak zostało tutaj zobrazowane. Er sagt, jetzt aber. Ale teraz wy, mówi do nas. Dieses Bewusstsein von eins und jetzt muss lebendig bleiben. I ta świadomość tego, jak było kiedyś, a jak jest teraz, to zawsze powinna być żywa w naszych sercach. In Christus Jesus. W Chrystusie Jezusie. Wieder wird der Verherrlichte uns vorgestellt. Znowu ten uwielbiony jest nam tutaj przedstawiony. Denn er ist der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes. Gdyż on jest tym punktem centralnym wszystkich postanowień Bożych. Seid ihr, die ihr fern wart? Wy, którzy byliście niegdyś dalecy, nah geworden. Staliście się teraz bliscy. Wir waren fern. Das hat er vorher in den Versen 11 und 12 deutlich gemacht. Tak, byliśmy dalekimi. To dobitnie przedstawił nam w tych wierszach 11 i 12. Es war ein Graben, der unüberbrückbar war. Była to przepaść, którą nie dało się w żaden sposób przekroczyć. Und jetzt sind wir nah geworden. A teraz zostaliśmy uczynieni bliskimi. Durch das Blut Christi. Przez krew Chrystusową. Das war erforderlich. To było rzeczą nieodzownie konieczną. Nie Gott eine Beziehung zu Gott entstehen. Nikt nie może znaleźć się w związku z Bogiem. Außer Golgatha. Poza Golgotą. Nie konnte die Feindschaft, die Trennung zwischen Juden und den Nationen weggetan werden nur über Golgatha. Nigdy ta nieprzyjaźń i to rozdzielenie pomiędzy Żydami i pozostałymi narodami nie mogłoby być usunięte jak tylko i wyłącznie przez Golgotę. Nicht das Blut von Stieren und Böcken. I nie poprzez krew tych wołów i byków.
Nein, wie sagt Petrus? Nie, jak czytamy to w liście Piotra? Das Blut des Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Ta krew tego baranka bez skazy i zmazy. Vers, Kapitel 1, Vers 19. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Petrus zeigt, wir sind erlöst worden durch dieses Blut. Piotr nam to pokazuje, że przez tą krew zostaliśmy wykupieni. Das heißt, a to oznacza, ein Preis erforderlich, der gezahlt werden musste, damit wir erlöst werden konnten. Było rzeczą konieczną, aby pewna cena została zapłacona, abyśmy mogli być wykupieni. Wir waren auch gebundene. Byliśmy takimi, którzy są związani. Und auch in diesem Sinne mussten wir erlöst werden. Również i w tym sensie musieliśmy być rozwiązani. Dazu war das Blut Christi Jesu nötig. I do tego była konieczną rzeczą krew Chrystusa Jezusa. Wenn wir an Offenbarung 1, Vers 5 denken, gdy pomyślimy sobie o objawieniu w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu, der uns gewaschen hat in seinem Blut. Gdy czytamy, że On, który nas obmył w swojej własnej krwi, wir mussten reingewaschen werden von unserer Sündenschuld. My musieliśmy być do czysta obmyci z naszej winy grzechów. Jetzt hier in unserem Kapitel haben wir, dass wir durch das Blut des Herrn Jesus nahe geworden sind. My w tym naszym rozdziale mamy zobrazowane, że przez tą samą krew Jezusa Chrystusa zostaliśmy uczynieni bliskimi Bogu. Wir sind gewissermaßen in den Segensbereich gekommen. Da, wo Gott segnen will, da sind wir hingekommen. W pewnym sensie zostaliśmy wprowadzeni w ten obszar błogosławieństwa, bo tam, gdzie Bóg chce błogosławić, to tam zostaliśmy wprowadzeni. Kolosan 1, Vers 20. Kolosan, pierwszy rozdział, 20 wiersz. Da heißt es, dass Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Tam możemy przeczytać, że został uczyniony pokój przez krew krzyża Jego. Wir waren in Unfrieden Gott gegenüber. Bo my znajdowaliśmy się w tym niepokoju pomiędzy nami a Bogiem. Aber er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Ale On uczynił pokój poprzez krew krzyża swojego. Noch eine Stelle aus Römer 5 dazu nehmen. I jeszcze jedno miejsce z Rzymian z 5 rozdziału możemy przeczytać. Da wird uns die Rechtfertigung hier vorgestellt. Römer 5, Vers 9. 9 wiersz nam tutaj pokazuje usprawiedliwienie. 5 rozdział do Rzymian, 9 wiersz. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Wir waren angeklagt vor der obersten Autorität. Byliśmy oskarżeni przed najwyższym autorytetem. Und da sind wir gerechtfertigt worden auf der Grundlage dieses Blutes. A my zostaliśmy usprawiedliwieni na podstawie Jego przelanej krwi. Hebräer 10, noch zum Schluss. I na koniec jeszcze Hebrajczyków 10 rozdział. Vers 19. 19 wiersz. Hebrajczyków 10 rozdział 19 wiersz. Mając więc bracia, tu powinno być wolność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Wir haben freien Zugang zu Gott auf der Grundlage des Blutes. Wolność, aby dojść do Boga na podstawie krwi Chrystusa. 1. Petrus 3, es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale czytamy, raz ten sprawiedliwy cierpiał, aby nas niesprawiedliwych przyprowadzić do Boga. Das Blut ist ja ein stellvertretender Begriff für das Leben des Herrn Jesus. Ta krew jest rzeczą nieodzowną, abyśmy my mogli otrzymać życie.
das er freiwillig in den Tod gegeben hat. A Pan Jezus to życie złożył dobrowolnie w śmierć. An für sich hätte uns ja Gott in die Ferne schicken müssen. Tak w zasadzie to Bóg musiałby nas odesłać w potępienie. Aufgrund des Blutes. Ale teraz na podstawie krwi. Denn wir haben ja Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. Bo my żeśmy przecież przybili Jezusa Chrystusa na krzyż. Und hier sehen wir in Gottes Wort. A tutaj widzimy w Słowie Bożym. Gott hat gesagt, komm zu mir. Bóg powiedział, pójdźcie do mnie. Kannst du das verstehen? Czy jesteś w stanie to zrozumieć? Der Glaube schaut und betet an. Wiara patrzy, przygląda się temu i zaczyna uwielbiać. Ja, wir sind durch das Blut des Christus nahe geworden. Tak, my zostaliśmy przyprowadzeni w bliskość Bożą przez krew Chrystusa. Vers 14. I tak możemy przeczytać w Efezjan w 2 rozdziale, w 14 wierszu. Da wird nicht nur gesagt, dass wir nahe geworden sind, sondern dass eine Person unser Friede ist. Nie tylko jest tutaj powiedziane, że zostaliśmy teraz bliskimi uczynieni przez krew Chrystusową, ale również, że pewna osoba jest teraz bardzo bliska nam. Dieser Friede ist also kein Gefühl. I ona sprawiła pokój dla nas i pokój ten nie jest jakimś swego rodzaju uczuciem. Ist nicht abhängig von unserem Zustand. Von unserem Zustand. Ona nie jest zależna od naszego wewnętrznego stanu. Sondern dieser Friede ist eine Person, die außerhalb von uns ist. Ale ten pokój jest pewną osobą, która jest poza nami. Deshalb völlig unantastbar. I dlatego w pełni ta osoba jest pozbawiona możliwości dotknięcia jej czy zaatakowania jej. Deshalb völlig sicher. I to oznacza, że ten pokój jest w pełni pewny. Meine Gefühle sind heute so und morgen so. Gdyż moje uczucia dzisiaj są takie, a jutro mogą być inne. Meine Umstände sind heute so und morgen so. Moje okoliczności życiowe dzisiaj są takie, jutro mogą być całkowicie inne. Aber wenn ich an diesen Vers denke, ale gdy ja sobie pomyślę o tym właśnie 14 wierszu, dann ist ganz tiefer Friede in der Seele. To wtedy głęboki pokój może wypełnić moją duszę. Das lernt man nur, wenn man Gottes Wort liest. A czegoś takiego można się nauczyć czy poznać tylko wtedy, gdy czyta się Słowo Boże. Diese Feindschaft, die zwischen den Nationen und den Juden war, ta nieprzyjaźń, która była pomiędzy narodami i pomiędzy Żydami, die ist weggenommen, weil Christus der Friede ist. Ona została usunięta dlatego, że Chrystus jest pokojem. Er hat aus beiden, aus dem Juden und aus den Nationen, eine Einheit gemacht. On z tych dwojga, czyli z Żydów i z narodów, uczynił jedność. Johannes 10 hat er Jesus andeutungsweise schon davon gesprochen. Ewangelia Jana, 10 rozdział, pokazuje nam to, co Pan Jezus też i sam powiedział. Johannes 10, Vers 16. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 16 wiersz. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Da wird schon angedeutet, dass nicht nur Gläubige aus Israel gibt. I tutaj już jest na to wskazane, że nie tylko są wierzący pochodzący z Izraela, sondern dass es auch Gläubige aus den Nationen geben würde. Ale również, że będą kiedyś wierzący pochodzący z narodów. Und sie zusammen würden eine. I oni wszyscy razem będą stworzyli jedną trzodę. Und das wird hier lehrmäßig entwickelt. I to w naszym drugim rozdziale listu do Efezjan jest zgodnie z nauką chrześcijańską teraz wszystko wyjaśnione. Da sind also keine zwei unterschiedlichen Elemente mehr, sondern eine Einheit.
I widzimy, że to nie są już dwa różniące się elementy, ale z dwojga powstała jedność. Das trennende Element, die Zwischenwand der Umzäunung, das Gesetz hat Gott hinweggetan. I ten element rozdzielający, czyli stojącą pośrodku przegrodę, ten zakon Bóg usunął. Dazu war das Leben und Sterben des Herrn Jesus erforderlich. Do tego było właśnie potrzebne życie i śmierć Pana Jezusa. Vielleicht lesen wir Römer 10 noch dazu. Jeszcze przeczytamy z listu do Rzymian z 10 rozdziału. Da wird gesagt, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Jest tutaj powiedziane, że Chrystus jest końcem zakonu. Die glaubende Menschen in der Gnadenzeit haben nichts mehr mit dem Gesetz zu tun. Wierzący ludzie w czasie łaski nie mają nic do czynienia z zakonem. Es ist weder für sie eine Lebensregel. On nie stanowi dla nich reguł życia. Noch ist es ein Abgrenzungskriterium anderen Menschen gegenüber. Również ten zakon nie jest też kryterium, które by oddzielało wierzących od innych narodów. Noch ist es die Grundlage für ihre ewige Glückseligkeit. Ani też nie jest dla nich podstawą ich wiecznego zbawienia. Nein, diese Satzungen sind weggetan. Nie, te wszystkie przykazania zakonu zostały teraz usunięte. Vers 15 zeigt uns, dass der Jude und der Mann aus den Nationen jetzt eine Einheit bilden. I wiersz 15 pokazuje wyraźnie, że człowiek pochodzący z Żydów, jak też i pochodzący z narodów, teraz w sobie samym przez Chrystusa z dwóch zostało jeden nowy człowiek uczyniony. Es ist eine Gleichstellung zunächst. Jednocześnie jest to pewnego rodzaju porównanie. Und dann verschmelzen sie zu einem neuen Menschen. A potem oglądamy, jak tych dwoje różnych ludzi stapia się w jednego nowego człowieka. Das hat Gott getan, er hat nicht nur das Gesetz weggenommen. To wszystko Bóg uczynił, bo nie tylko usunął ten zakon, sondern er hatte auch Frieden stiftend sie zu einem neuen Menschen gemacht. Ale też i z tego pokoju swojego uczynił tego jednego człowieka. Zu einem neuen Menschen. Do jednego nowego człowieka. Nicht unterschiedliche, einem neuen Menschen. Nie dwóch różnych ludzi, tylko jednego nowego człowieka. Was ist der neue Mensch? A więc kto jest tym nowym człowiekiem? Ist es der Jesus? To jest Pan Jezus? Nein, das kann nicht sein. Nie, to nie może tak być. Nein, aber die Wesenszüge des neuen Menschen kamen in dem Leben des Herrn Jesus vollkommen zum Ausdruck. Nie, te przymioty nowego człowieka w pełni zostały zobrazowane przez Pana Jezusa. Dieser Mensch ist geschaffen worden. Ten nowy człowiek został stworzony. Da steht ja hier in Vers 15 am Schluss. Tak jest napisane pod koniec 15 wiersza. Der Jesus ist nie geschaffen worden. A Pan Jezus nigdy nie został stworzony. Er ließ sich einen Leib bereiten. Nie, Pan Jezus tylko pozwolił, aby dla Niego zostało przygotowane ciało. Aber dieser neue Mensch ist ein Produkt der neuen Schöpfung. Ale ten nowy człowiek jest produktem nowego stworzenia. Sie ist auf der Grundlage von Golgatha zustande gekommen. I to nowe stworzenie zostało utworzone na podstawie dzieła na Golgocie. Und jetzt kommen wir zu Vers 16. I teraz możemy już spojrzeć do wiersza 16. Da geht der Gedanke von diesem neuen Menschen noch mehr Richtung ein Leib. I ta myśl tego, dotycząca tego jednego nowego człowieka jest skierowana w kierunku tego jednego ciała. Und diesen Gedanken hatten wir ja schon in Kapitel 1. Tą myśl znajdujemy również zapisaną w pierwszym rozdziale. Vers 22, 23 wiersz, który przeczytajmy jeszcze raz z pierwszego rozdziału. I wszystko poddał pod nogi Jego,
a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Die Versammlung wird gebildet aus allen Gläubigen. Zgromadzenie czy Kościół został utworzony ze wszystkich wierzących. Christus ist das Haupt davon. A Chrystus jest głową tego Kościoła. Und hier wird gezeigt, dass als Haupt über alles der Versammlung gegeben ist. A tutaj pokazany w drugim rozdziale jest, jako głowa wszystkiego został darowany dla zgromadzenia. Und diese Einheit des Leibes dürfen wir jeden Sonntag verkündigen. I tą jedność tego ciała my możemy każdą niedzielę na nowo ogłaszać. Da ist kein Unterschied mehr. Nie ma już żadnych różnic. Lese noch mal aus dem Kolosserbrief einen Vers. I przeczytajmy jeszcze jeden wiersz z listu do Kolosan. Kolosa 3, vers 11. Trzeci rozdział, 11 wiersz, list do Kolosan 3, 11. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Wo nicht ist Grieche und Jude, das heißt die nationalen Unterschiede sind weggetan. Gdzie nie ma Greka i Żyda, a to oznacza, że wszystkie różnice między narodami zostały usunięte. Beschneidung und Vorhaut, die religiösen Unterschiede sind weggetan. Obrzezanie i nieobrzezanie, to oznacza, że wszystkie różnice religijne zostały usunięte. Barbarskyte. Czy to cudzoziemiec, czy scyta? Die kulturellen sind weggetan. To oznacza, że wszystkie różnice kulturalne zostały usunięte. Und auch sklavenfreie, die sozialen Unterschiede sind weggetan. Następnie czytamy o niewolniku i wolnym, a to oznacza, że wszystkie socjalne różnice zostały usunięte. Da ist ein Leib. I jest właśnie jedno ciało. Und dieser Leib ist mit Gott versöhnt. I to jedno ciało jest pojednane z Bogiem. Die Grundlage war das Kreuz. Podstawą do tego był krzyż. Und hat die Feindschaft getötet. I on właśnie zniweczył w nim tą nieprzyjaźń, albo zabił tą nieprzyjaźń. Wir haben also jetzt gesehen. I tak, tu możemy oglądać w tym 16 wierszu. In den Versen 11 und 12 unseren Zustand vorher. W tych wierszach od 11 do 12 oglądaliśmy ten stan, w jakim my byliśmy poprzednio. In den Versen 13 bis 16, dass die Feindschaft zwischen Juden und Nationen weggenommen worden sind und dafür eine Einheit sichtbar geworden ist. W wierszach od 13 do 16 oglądamy, że została usunięta nieprzyjaźń pomiędzy Żydem i poganinem i została stworzona jedność. Und jetzt sehen wir in den Versen 17 und 18, dass wir Gott nahen dürfen. A w wierszach od 17 do 18 czytamy wyraźnie o tym, że możemy teraz się przybliżać do Boga. Nachdem Gott das Kreuz vollführte, potem gdy Bóg dokonał tego dzieła na krzyżu, kann jetzt die gute Botschaft verkündigt werden. Może być teraz dla wszystkich ludzi zwiastowana ta nowa, te nowe poselstwo. Und davon spricht Vers 17. O tym mówi właśnie wiersz 17. Er kam. On przyszedł. Wie gewaltig ist das? Jakież to jest potężne stwierdzenie. Hier wird gesagt, dass er Gott selbst kommt. Tu jest stwierdzone, że On sam, osobiście Bóg przyszedł. Der Jesus selbst ist es. A to w osobie osobiście Pana Jezusa. Wir lesen Johannes 14 dazu. Możemy przeczytać w tym względzie z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Wo deutlich wird, dass der Jesus durch den Heiligen Geist das tut.
gdzie wyraźnie jest napisane, że to Pan Jezus czyni przez Ducha Świętego. Johannes 14, Vers 16 bis 18. 14 rozdział Ewangelii Jana od 16 do 18 wiersza. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Apostelgeschichte 26. I jeszcze z Dziejów Apostolskich z 26 rozdziału. Ein praktisches Beispiel. Bardzo praktyczny przykład. Da wird in dieser Verteidigungsrede gesagt, dass Christus Licht verkündigen sollte. 26 Vers 23. 26 wiersz, przepraszam, 26 rozdział, 23 wiersz, to jest rozdział z tej mowy obronnej apostoła Pawła. Pokazane jest, że to jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Was sagt Paulus vor den Toren von Damaskus? Co powiedział Paweł, co działo się przed tymi bramami Damaszku? Wer bist du, Herr? On usłyszał to, on postawił to pytanie, kim ty jesteś, Panie? Der Herr benutzt den Heiligen Geist. A Pan użył Ducha Świętego. Er ist heute auch der Knecht, der Herr seiner Knechte. Der Jesus ist heute auch der Herr seiner Knechte. I Pan dzisiaj jest też i Panem swoich sług. Und er verkündigt das Evangelium. I on głosi Ewangelię. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache? Czy to nie jest wspaniały fakt? Er kommt selbst durch den Geist und verkündigt. On sam osobiście przychodzi przez Ducha Świętego i ogłasza. Sein Dienst ist nicht zu Ende. Jego służba się nie zakończyła, gdy odszedł z tej ziemi. Und er bringt tatsächlich Frieden. I on rzeczywiście przynosi pokój. Heute sind viele Menschen da, die Frieden zusichern. Dzisiaj jest wielu takich ludzi na świecie, którzy starają się zapewnić pokój. Aber es gibt keinen Frieden. A wiemy, nie ma pokoju między ludźmi. Der getrennt ist von dem Herrn Jesus. Pokoju, który by był oddzielony od Pana Jezusa. Durch ihn gibt es Frieden zwischen den Völkern. Tylko w nim może zaistnieć pokój pomiędzy narodami. Durch ihn gibt es Frieden mit Gott. I tylko przez niego możemy dojść do pokoju z Bogiem. Gibt es auch Frieden in diesem Leib. I również możemy dojść do pokoju w naszym ciele. Und er begrenzt seine Aktivität in keiner Weise. Nie, on nie ogranicza swoich działań w żadnym zakresie. Der Jesus durch den Heiligen Geist kennt keine Landesgrenzen. A Pan Jezus przez Ducha Świętego działając nie zna jakichś granic pomiędzy różnymi krajami. Er wandte sich an die Epheser, die Fernen, und somit auch an uns. On zwraca się do tych Efezjan, czyli do tych, którzy byli w oddaleniu, czyli to można widzieć w ich obrazie nas samych. Und er wandte sich an die Nahen, das heißt Israel. Ale on zwraca się i do tych, którzy są bliskimi, czyli do tych, którzy są z Izraela. Israel hatte eine äußere Beziehung zu Gott. Izrael miał tylko takie zewnętrzne powiązanie z Bogiem. Aber keine innere Beziehung. Ale nie miał tego związku wewnętrznego. Das waren nur einzelne in Israel, die eine innere Beziehung zu Gott haben. Byli tylko pojedynczy Izraelici, tacy jak na przykład Dawid, którzy mieli wewnętrzny związek z Bogiem. Wie der Überrest, den Gott immer zu allen Zeiten erhalten hat. Jak również też i przyszła wierząca resztka z Izraela, ale też i takie resztki, które zawsze Bóg miał w Izraelu, te miały związek z Bogiem. Nein, auch diesen Nahen wurde der Friede verkündigt. Nie, również i tym, którzy są blisko, był głoszony ten pokój. Vers 18. I tak spójrzmy w wiersz 18. Wird jetzt gesagt, dass wir Zugang haben durch einen Geist zu dem Vater.
Mamy tutaj opisane, że przez tego jednego ducha wszyscy mamy dostęp do Ojca. Gott, der Heilige Geist, Bóg, Duch Święty, ist die Grundlage. Jest podstawą do tego. Denn durch ihn, Jesus Christus, gdyż przez Niego, Jezusa Chrystusa, haben wir beide den Zugang durch einen Geist, Gott, der Heilige Geist, mamy jedni i drudzy w tym jednym duchu, tym Bogu, Duchu Świętym, zu dem Vater. Dostęp mamy do Ojca. Alle drei Personen sind hier in diesem Vers somit genannt. Wszystkie trzy osoby bóstwa w tym jednym wierszu są tutaj wzmiankowane. Der Geist ist derjenige, der uns den Zugang gibt. Duch jest tym, który nam umożliwia ten dostęp do Ojca. Die Wirkung des Heiligen Geistes macht uns fähig, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Te działanie Ducha Świętego czyni nas zdolnymi, abyśmy udawali się do tej obecności czy społeczności z Bogiem. Und dieser ist unser Vater geworden. I ten Bóg stał się naszym Ojcem. Was sagt Johannes 4? A co możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 4 rozdziale? Wir lesen Vers 23. Przeczytajmy w 23 wierszu Jana 4:23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Dieser große Gott ist grundsätzlich unser Vater geworden. Ten wielki Bóg, on z zasady stał się dla nas naszym Ojcem. Hat die Feindschaft zwischen Juden und Nationen weggenommen? On usunął tą nieprzyjaźń pomiędzy Żydami i narodami. Und lädt jetzt jeden Menschen ein, zu ihm zu kommen. I zaprasza teraz każdego człowieka, aby przyszedł do Niego. Der Heilige Geist motiviert uns, die Belehrung des Wortes Gottes anzunehmen. Duch Święty motywuje nas, abyśmy te pouczenia Ducha Świętego i Słowa Bożego przyjęli. Die Grundlage ist Christus und sein Werk. Podstawą jest Chrystus i Jego dzieło. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist. To, które w przeszłości już zostało dokonane. Und der Heilige Geist macht uns Christus groß, der das Werk vollbracht hat. I Duch Święty właśnie przedstawia nam wielkim tego Chrystusa, który to dzieło dokonał. Und somit haben wir jetzt die Fähigkeit und auch die Kenntnis, um zu dem Vater zu kommen. I dlatego też i daje nam tą zdolność, abyśmy my doszli do poznania Ojca. Morgen haben wir den ersten Tag der Woche. Morgen haben wir den ersten Tag der Woche. Jutro będziemy mieli pierwszy dzień tygodnia. Dann dürfen wir noch einmal die Einheit bekunden an dem Tisch unseres Herrn. I wtedy jeszcze raz będziemy mogli ogłaszać tą jedność przy stole Pana. Dürfen Gott Zeugnis davon ablegen, was Jesus Christus ist. Będziemy mogli Bogu złożyć świadectwo tego, kim jest Jezus Chrystus. Was er getan hat. Co on dokonał. Was der Geist Gottes uns von ihm groß gemacht hat. I pokazać to, co Duch Święty mógł nam w nim wielkiego pokazać. Was der Geist Gottes uns von dem Wort Gottes groß gemacht hat. Co Duch Boży mógł nam z Słowa Bożego objawić jako rzecz wielką. Und damit kommen wir zu dem Vater. Tym samym my też dojdziemy do Ojca. Wir haben unsere Vergangenheit gesehen. I tak widzieliśmy naszą przeszłość. Wir haben die Zielsetzung Gottes gesehen. I widzieliśmy ten cel, jaki Bóg nam przeznaczył. Und jetzt stehen wir gewissermaßen in Vers 18 vor dem Vater. A teraz w wierszu 18 w pewnym sensie stoimy przed Ojcem. Morgen haben wir die Möglichkeit, noch einmal dem Vater Anbetung zu bringen. Jutro znowu będziemy mieli tą okazję, aby jeszcze raz Ojcu przynosić uwielbienie. Es ist der allein selige Gott.
To jest ten Bóg, który tylko w nim jedynie jest możliwe zbawienie. Der nichts braucht zu seinem Glück. I to jest Bóg, który do swojego szczęścia niczego nie potrzebował. Seine Liebe haben wir gesehen, hat den Ratschluss gefasst. Jego miłość mogliśmy oglądać, gdy on podjął to postanowienie. Und seine Liebe hat uns eingebunden in diesen Ratschluss. Jego miłość nas włączyła, powiązała z tym jego postanowieniem. Und wenn wir jetzt vor ihm stehen, i gdy tak teraz możemy przed nim stanąć, dann kann nur Lob, Dank und Anbetung hervorkommen. To wtedy może tylko z naszego wnętrza wznosić się chwała i uwielbienie. Aber nicht nur sonntags morgens. Ale przecież nie tylko jutro rano. Was sagt Hebräer 13? Co możemy przeczytać w Hebrajczyków 13 rozdziale? Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen kennen. Przez Niego chcielibyśmy przynosić Bogu ofiary ust naszych we wszystkiego rodzaju chwale. Welch ein Gott. Jakże wielki Bóg. Welch ein Ratschluss. Jak wielkie postanowienie. Welch ein Sohn. Jak wielki Syn. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławione Jego imię.